Cześć, witam was Energik w kolejnym źle nazwanym podcaście. Ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski. A ja nazywam się Bartek Bart Jakubczyk. Cześć. Już lepiej poszło niż ostatnim razem. Wiesz, także jest pracujemy lepiej. nad tym. Jeszcze 3 lata i będziemy śmigać, że ho ho. Dobra, dzisiaj kontynuujemy podcast związany z przeglądem gier z Mortal Kombat. Ostatnio się zatrzymaliśmy na Mortal Kombat Trilogy, czyli tak można powiedzieć jeszcze nie do końca finiszujący Mortal Kombat w 2D, bo jeszcze jedna gra tam będzie dwuwymiarowa, ale taki, takie typowe bijatyki 1 na 1 to te dwuwymiarowe jakby się tutaj kończyły. W tym momencie, mamy z główki, absolutnie, zakończyliśmy temat. I mamy rok 97. Na rynku jest już dostępne PlayStation, jest Sega Saturn, no i wszyscy nagle twierdzili, że wiecie co, te gry 2D to były ogólnie brzydkie i robimy teraz wszystko w 3D i te gry będą jeszcze bardziej brzydkie, ale będą 3D. Oni chcieli chyba zrobić ładniej, wiesz, tylko nie wyszło. Wydaje mi się, że tutaj, wiesz co, technologia nie dorastała pomysłom twórców, którzy chcieli zrobić po prostu i konsole te, przynajmniej PlayStation była na tyle, dzisiaj możemy to powiedzieć, że była na tyle słaba, że te gry wyglądały kiepsko. Niestety. Ale no cóż, no takie to były czasy, takie to były jakby motywy, że no wszystko musiało być przeniesione na 3D. Mhm. Ja nie wiem, czy pamiętasz, ale ja ci powiedziałem przy ostatnim podcaście, że miałem w ogóle tak, że z niektórymi tytułami, a bijatyki tutaj szczególnie, ja miałem taką sytuację, że dla mnie bijatyki 2D przez przez długi okres czasu, one były dużo ładniejsze niż bijatyki 3D. Szczególnie Mortale to będzie idealny przykład tego, co się dzieje. I myślę, że wchodząc właśnie w tą czwartą odsłonę, zobaczymy tego karłowatego Benkarda. To wiesz co, to trochę wynika z tego, że większość gier, które były dwuwymiarowe, one się tak naprawdę nie starzeją. One nadal wyglądają dobrze. Tak. Natomiast gry 3D mają to do siebie, że no niestety się starzeją. Chociaż dzisiaj już można powiedzieć, że te gry sprzed na przykład 10 lat, one jeszcze nie wyglądają tak źle, ale te gry z początków ery 3D, no to faktycznie było słabo. No ale wszyscy wchodzili w to, choć wszyscy szli w to 3D, to jest dla mnie w ogóle niesamowite. Też gry przygodowe, które uwielbiałem, które zawsze były grami dwuwymiarowymi, nagle też były ciśnięte w 3D, tam Broken Sword był chyba w 3D. Broken Sworda bardzo lubiłem, ale to samo miałem z platformerami, przecież Rayman, też pierwsze odsłony Raymana, gdzie mieliśmy platformery 2D, były jak najbardziej, chociaż ta trójka jeszcze mi tak jakoś specjalnie nie przeszkadzała. Nie, akurat uważam, że Raymany były w porządku, nie grałem niedawno tak naprawdę, ze 2 miesiące temu w dwójkę i uważam, że dwójka nadal dobrze się zestarzała, ale to jest też ciekawa rzecz, bo Ubisoft jak robił tego Raymana właśnie dwójkę, to oni tam nie kopali się, nie próbowali wciskać na siłę i niesamowitej ilości poligonów, tylko zrobili sprytnie, bo zrobili bardzo dobre tekstury. Tak. Tekstury, które troszkę maskowały tą niską jakość modeli i to dobrze wygląda, nawet dzisiaj to dobrze wygląda, nie? No da się, ale, da się grać. Rok 1997, pojawia się Mortal Kombat 4. Pierwsze zapowiedzi Mortal Kombat, ja, pewnie ty też, wyczytaliśmy u Gulasza w Mortal Corner. Pamiętam, że był taki screen z fragmentem Raidena pokazany i tam on było podpisane, że Raiden się przygląda wojownikom czy coś takiego. Ja tak patrzę na ten screen i mówię, kurde, jak to wygląda, nie? Zajarady byłeś, co? To byłem, kurde, mówię, jak to musi, po prostu ja już sobie wyobrażam. I tego samego roku, wakacje, jesteśmy w jastarni, idziemy ze znajomymi przez ten tam pasaż, jest buda z grami i w budzie z grami tłum ludzi i jest automat Mortal Kombat, nie? I przechodziłem dosłownie, zatrzymałem się na jakieś 15 sekund i akurat była scena jak, nie wiem kto, albo Sub-Zero, albo Scorpio miał taki cios, że taki rzut właściwie złapał, jak się go złapał, to on robił takie mu jakby otwarte złamanie, że mu nogę w drugą stronę przeginał tak. A, to był chyba Skorpion, jeżeli dobrze pamiętam. No. Ja mówię, Jezu, jaka po prostu masakra, nie? Ja już wiedziałem, że jak wrócę z wakacji, to już Mortal Kombat to będzie tytułem, który ja muszę zagrać, nie? To było moje pierwsze zetknięcie z czwórką.
to powiem ci, że twoje nastawienie było dużo lepsze niż moje, bo ja co prawda tak, jeżeli chodzi o jakieś wczesne zapowiedzi, jarałem się, naprawdę byłem zajarany jak komornik przed przejęciem lokalu, tu uwierzcie mi, naprawdę mentalna erekcja, ona trwała przez kilka tygodni. Aż zobaczyłem, jak ta gra wygląda na żywo. I mimo, że na arcade'ach jakby różnica między konsolami a arcade'ami to było niebo a ziemia, naprawdę ta gra na arcade'ach wyglądała naprawdę dużo, dużo lepiej, to ona dla mnie była obrzydliwa. Jak ja ją zobaczyłem w ruchu, jak ja zobaczyłem, jak Mortal Kombat 4 wygląda, to ja się po prostu... PlayStation? I na arcade'ach, i na arcade'ach, i na konsolach. Dla mnie naprawdę, wejście w 3D, gdzie jeszcze arcade'y miały ok, bo na arcade'ach nie miałeś tych prześwitów tekstur, co miałeś na konsolach, zresztą na PC-cie też były prześwity tekstur. To, że te ciała w środku były puste, co nie, że to były takie, wiesz, kawałki odciętego plastiku między sobą, te leżące głowy, które mi się rzucało, które były kwadratami, i jakby ja, dla mnie to była tak obrzydliwa zgroza, jak ja zobaczyłem w ruchu Mortal Kombat 4. Czyli ogólnie od razu byłeś na negatywnie nastawiony. Ja miałem odruch wymiotny, jak widziałem Mortal Kombat 4 i na pewno nie dlatego, że fatality były tak realistyczne. Na pewno nie dlatego. Realistyczne. Ja powiem ci, że na początku byłem mega zajarany i miałem Mortal Kombat na ruskim tłoku. Aha. Pamiętam, że coś mi nie zaczęło grać, jak odpaliłem sobie, bo tam były takie intro, było taka pokazówka i już wtedy coś mi nie zagrało. Sama gra, dzisiaj patrzymy na to z perspektywy, że faktycznie wygląda to źle, ale w tamtym czasie, w 97 roku, to był raczej, wydaje mi się, standard, jeżeli chodzi o grafikę 3D, znaczy nic lepszego. Znaczy, były lepsze oczywiście graficznie, ale powiedzmy sobie szczerze, on był w jakimś takim położeniu, że raczej nie dało się nic lepszego zrobić, może tak to ujmę. Okay. Że raczej to było to, co można było wycisnąć z ówczesnych akceleratorów 3D, chociażby Voodoo, i to powiedzmy było takim standardem, tak? Natomiast no faktycznie, pamiętam, że potem jak się zaczęło grać, znaczy nie czułem tego feelingu, nie? Że to jest niby Mortal Kombat, ale coś ale to nie tam nie gra. Kombat. Coś tu nie jest do końca tak, jak powinno być. Też jeszcze chciałbym wspomnieć o postaciach, bo o ile wróciły te znane postacie, które najbardziej lubiłem, czyli Cage, Kang, Sub-Zero, Raiden, Scorpion, to muszę przyznać, że nowe postacie były mocno średnie. Pamiętam, że najbardziej chyba Tania, taka była kobitka w takim żółto-czarnym chyba. No jakieś była takie trochę postacie, Tania, tak? Nowe, ta postać dla ciebie. Jakaś taka Tania, nie? Jakoś te postacie. Jarek na przykład, tam był Jarek. Tak, Jarek. To był, czy to jest, powiem ci, jak teraz o tym wspominamy, to mamy jakąś naleciałość polityczną chyba w tym momencie. Tak, to mówię, no nie wyglądało to, nie wyglądało to najlepiej, ale... pamiętam, że bo gdzieś widziałem wcześniej intro do Mortal Kombat, gdzie był prerenderowana jakaś walka, czy prerenderowane postacie, coś takiego, czy może chyba to intro było. I pamiętam, że fajnie to wyglądało na tamte czasy oczywiście, ale powiedzmy sobie szczerze, potem ta gra, która już była w czasie rzeczywistym, jakby nie dorastała do tego, co oni chcieli na tych prerenderach pokazać. Nie? Absolutnie nie. To wyglądało kiepsko, nie? Ale wiesz co, bo chciałbym się wrócić na chwilkę trochę do początku, do budowania tego hype'u, bo hype był spory na Mortala 4 i trzeba przyznać jedno Midwayowi. Oni wiedzieli, jak poprawnie w marketing i w PR. Oni w ogóle zrobili coś takiego, że 4 miesiące przed premierą arcade'ową z centrali Midwaya wyleciały ciężarówki, które były obrandowane Mortal Kombat 4 i wiosły maszyny arcade do salonów, więc no, było coś takiego. Tak, to zrobili super i o tym, wiesz co, o tym w ogóle było głośno w ogóle w newsach, wyobraź sobie, że w newsach mówią, i to nie źle, to jest istotne, że nie mówią od razu źle o Mortal Kombat, no bo w tamtych czasach Mortal Kombat, no to brutalność, oczywiście wszyscy jesteśmy psychopatami, bo skoro w to się gra, no to wiadomo, gdyby to było prawdą, to po tylu RPG-ach, które ograłem, to władałbym niesamowitymi mocami i byłbym mistrzem sztuk walki, zresztą po bijatykach tak samo, no ale tak nie było. I fajne było to, że ludzie mogli wchodzić sobie do salonów arcade tych wybranych i grać 4 miesiące przed premierą. Natomiast ja zaznaczyłem na samym początku, że gra wyglądała naprawdę
mega dobrze w porównaniu do wersji PC, do wersji konsolowej, bo tam mieliśmy PlayStation, mieliśmy Windowsa i mieliśmy Nintendo 64. Ale i ja nie jestem specjalistą od procesorów, ty lubisz się gdzieś tam w starociach grzebać, może będziesz kojarzyć procesor Zeus, bo on właśnie był w środku... Platforma chyba oni pod Mortal Kombat właśnie zrobiona chyba Zeus. Mhm, tak, oni właśnie zrobili, to było, jak dobrze pamiętam z tego co czytałem, 10-krotnie silniejszy procesor niż to co miało w sobie Nintendo 64. No to tam, no bo oni wtedy pamiętam, że to były takie akcje, że oni bardzo często produkując maszyny arcade robili pod daną grę, na przykład maszynę, nie, żeby to działało. Szczerze mówiąc, teraz mi przypomniałeś o tym Zeusie i tak sobie na szybko chcę sprawdzić, co tam jeszcze na tym działało, wiesz, bo to był Midway Zeus, to była jeszcze jedna z... No pojawiło się jeszcze, słuchaj, jeszcze jakaś taka bijatyka Invasion, którym nigdy nie słyszałem, szczerze mówiąc. Nie kojarzę. I faktycznie Mortal Kombat i Mortal Kombat Rewizja druga się pojawiła. Aha. Tak, no ale to, czyli ta maszyna była robiona pod jedną grę, że tak powiem, nie? Jedną grę. No dobra, ale wróćmy sobie na chwilkę może do tego, co mamy nowego w nowym Mortalu. To, co powiedzieliśmy, czyli mamy serię, która wchodzi w 3D po raz pierwszy i niestety, ja myślę, że ten wątek można zdradzić już teraz, bo to się będzie przewijało przez pozostałe odsłony 3D. Mhm. Midway niestety nigdy nie umiał poprawnie w 3D. Oni nie umieli robić bijatyk w 3D, mimo że były lepsze bądź gorsze odsłony w tej serii, oczywiście do pierwszego reboota, czyli do Mortal Kombat. No niestety. I teraz tak, wersja arcade'owa chodziła płynnie, chodziła dobrze, wyglądało to, jeżeli chodzi o jakieś tam ząbki na postaciach, wyglądało to całkiem przyzwoicie. Na to się przyjemnie patrzyło, jeżeli chodzi o stanie z boku. Niestety, jeżeli weźmiemy już pod uwagę sam gameplay, jest spora różnica. Pomijamy fakt, że postacie ruszają się jakby były wyciosane z drewna. To pal licho i to jest w ogóle ironiczne, bo jeżeli spojrzymy na cienie postaci, to na PC-cie to są po prostu prostokąty. To są prostokąty, które są od siebie oddzielone. Bardzo podobnie to wyglądało na konsolach. O dziwo, na konsolach cienie wyglądały, przynajmniej na PlayStation, wyglądały lepiej, bo cienie były połączone trochę i nie było widać takich dużych przestrzeni między cieniami. Natomiast sama rozgrywka, moi drodzy, tego dodaliśmy jako twórcy, tak, do nowego Mortal Kombat 4 możliwość sidestepów, czyli wchodzimy sobie wewnątrz i na zewnątrz ekranu, czyli dochodzi nam trzecia oś. Niestety to wszystko jest drewniane. Ruch jest sam w sobie drewniany. Nie ma tam płynności, to jest pierwsza rzecz. Responsywność w tym wszystkim leży. Do tego mamy oczywiście możliwość wyciągania sobie... tam były bronie dodane do tego i tam była kombinacja, którą jeżeli wcisnęliśmy, można było sobie wyciągnąć broń. Były też przedmioty na ziemi, które można było rzucać, czyli wspomniane kamienne kule. Były też takie kwadratowe głowy, którymi można było rzucić. Natomiast... pierwsze wejście w 3D i to można by jeszcze wybaczyć, gdzie oni próbowali zaimplementować ten system z 2D, między innymi system projectile i ciosów specjalnych, które no, były tak łatwo wymijane przez te sidestepy, sprawiał, że ten system on się nie kleił ze sobą. On nie został dostosowany do trójwymiaru. Zawodnicy też było ich mało, bo mieliśmy 15 zawodników, natomiast było nowych postaci, było to co ja pamiętam, wspomniany przez ciebie Jarek oczywiście i Tania, tam był Fujin, był Quan Chi, ja już popatrzę sobie na ściągę, żeby wszystkich wymienić, no tak, Shinnok, bo on był nowym złym, był Kai, Jarek, Tania, Reiko, Fujin i Quan Chi. To powiem ci, z tych nowych trochę Quan Chi mi podszedł, no i Fujinem zacząłem się interesować, ale uważam, że wtedy to nie była dobrze zrobiona postać w ogóle. No i tak dobrze, bo ja powiem ci, że z tych nowych chyba u mnie to zawsze już pozostanie do końca właśnie serii Mortal Kombat, że zawsze ja mam zawsze problem z nowymi bohaterami, bo wydaje mi się, że od czwartej części ja przynajmniej u siebie to widzę, że od czwartej części Mortal Kombat znaczy twórcy Mortala nie potrafią wymyśleć fajnych nowych postaci, które wejdą do mojego osobistego kanonu takiego, nie? Jasne. Bo jasne, bo można lubić, można nie lubić, ale ja mam problem właśnie, że
bardzo rzadko nowe postacie, które się pojawiają na przestrzeni, nawet już mówimy aż do czasów Mortal Kombat 1 z tego roku, bardzo rzadko nowe postacie jakby mi wchodzą, że mogę je jakby zaakceptować, nie? Poza tym rosterem postaci z pierwszych trzech części. Ale wiesz co? Mogę ci takie pytanko do tego zadać, do tego co powiedziałeś, bo to jest opinia, którą dość często słyszę i to w stosunku do różnych bijatek i zastanawiam się, czy odpowiesz to samo, co zazwyczaj jest odpowiadane na to pytanie. Czy masz wrażenie, że jakby w tej, niech będzie ta pierwsza, ta trylogia, te trzy pierwsze części, pomijamy już wariacje, tak? Ale generalnie trzy główne odsłony Mortal Kombat 1, 2, 3 z różnymi wariacjami. Postaci, które tam się pojawiły, one wydają się po pierwsze pasować do świata, pasować designem, jakby one jakby specjalnie, nie wiem, nie odstają od tego, co mieliśmy, od całego designu gry, a to, co się pojawia później, coś jakby mówi ci, coś ci podpowiada, że to jest troszeczkę inne, trochę niepasujące, gdzieś tam cię tokuje, ale ciężko ci dokładnie wyjaśnić, o co chodzi w tym wszystkim. No myślę, że coś takiego jest, myślę, że to będzie bardziej widoczne w kolejnych częściach, które będą miały jedne z najgorszych postaci w całej serii w ogóle, nie? Które tam się pojawią, ale tak, to jest, ja mam wrażenie takie, że połączę to odpowiedź na to pytanie z jeszcze jedną rzeczą, bo wejście w erę 3D to jednak było tak, że mamy już te gry, które ugruntowały troszkę bijatyki w trójwymiarze. Mamy Tekena, mamy Virtua Fighter, Dead or Alive. Tak jest. Street Fighter przechodzi w trójwymiar. Mało osób pamięta, ale był Street Fighter X, który już był trójwymiarowy. Grywałem. Tak naprawdę chyba było aż trzy części tego X-a, albo i nawet sześć. Nie pamiętam. Wiesz co, możemy... Street Fighter ma ten problem, jeżeli chodzi o pamiętanie, że odsłon Street Fightera jest... Każda część ma ileś wariacji, tak? Bo jest później tak, Turbo i tak dalej. Street Fighter Zobaczmy X, sobie. I z tego co pamiętam, były trzy części. Jedna się pojawiła nawet na PlayStation 2, o ile dobrze pamiętam, bo mam ją na pewno na płycie. Natomiast nie pamiętam, jak to tam było, bo ogólnie to były chyba raczej gry, które wychodziły na... arcade'y, nie? Okej, okay, mieliśmy w każdym razie. W 96 był Street Fighter X, w 97 X Plus, później w 97 X Plus Alpha. X2 Plus i potem była jeszcze trójka, tylko nie wiem, czy było jeszcze X3 Plus, czy tylko było X3. Czy ja mam tutaj na półce starego Streeta, czekaj. Nie, na drugim mieszkaniu został, ale mam gdzieś jeszcze wersję PS2, na której tak mocno walczyłem, nie pamiętam już trybu, który tam się nazywał, ale coś w stylu takiego Infinita było, tak długo walczyłem, że lewy kciuk to był jeden wielki bąbel, który później pęknął i w pewnym momencie stwierdziłem, że dalej chcę grać, ale absolutnie nie mogę kręcić ćwierć kółek. Ale czy... mówisz o Hekcie? Tak, tak, czy pół kółek, więc zakleiłem sobie plastrem i najlepsze jest to, że musiałem plaster zakleić w takim kierunku, żebym mógł kciukiem śmigać po krzyżaku, prawda, żeby się plaster nie zdzierał. Także podsumowując, chodzi mi o to, że wszyscy przechodzili w 3D i Mortal Kombat też nie mógł zostać jakby na końcu, no zwłaszcza, że nawet Street Fighter, bijatyka, która tak naprawdę była takim, można powiedzieć, podstawowym klasykiem dwuwymiarowym również. Oczywiście nadal były japońskie gry, które jeszcze nie przechodziły w trójwymiar, na przykład The Kings of the Fighters, o dziś który dzień. Potem i tak przejdzie w 3D, nie? Potem pojawią się te wszystkie, nawet nie wiem jak tych tytułów, bo tych części tam King of the Fighters to były dziesiątki, to nie powiem jaki tytuł, ale... Jak weźmiesz spin-offy pod uwagę, tak, bo teraz jest która, 15 czy chyba 15 ja jest teraz? Ja nie mam pojęcia, stary. Ja teraz chyba 15 jest grana. Grałem w każdą, ale nie mam zielonego pojęcia, nie? Tam był jeszcze ten Sky Stage, to był już w trójwymiarze, tam cuda były, nie? No nieważne. No i teraz to druga część tego, co chcę powiedzieć odnośnie tych postaci. Kiedy zaczęto przechodzić w trójwymiar, ja mam wrażenie, że te postacie, które były oryginalne, one troszkę nie pasowały do gier trójwymiarowych, przynajmniej nie do takich gier, które na przykład są jak Tekken, jak właśnie Virtua Fighter i wydaje mi się, że to spowodowało, że w którymś momencie oni zaczęli jakby dopasowywać postaciami tak, żeby one pasowały troszkę do stylu gry, jaką prezentował Tekken. To będzie widać dokładnie w, nie wiem czy w Deception pojawi się postać znienawidzona przez graczy, która się nazywała Cobra, który był tak naprawdę, wygląda jak Hwarang.
nie wiem, czy kojarzysz, to był taki koleś w białym kimonie też. Jakaś taka masakra w ogóle, nie? I oni, wydaje mi się, że potem oni będą próbowali jakby troszkę tymi postaciami dorównać tymi najbardziej znanym bijatykom, ale to będzie takie trochę... Deception. Mhm. Deception, może i w Deception. To będzie troszkę takie słabe, jeżeli chodzi o to. I wiesz, i tu już było widać, że oni próbują troszkę iść w tą stronę, żeby te postacie, na przykład to, że się pojawiła Tania, no to też, bo to była tak naprawdę Mortal Kombat miał oprócz Sindel i Sony, to tam chyba nie było żadnej kobity już, nie? Czy była jeszcze? Nie, no już później przez jakiś czas nie mieliśmy. To był no deficyt damskich postaci. To było? Był deficyt damskich postaci, ewidentnie. I tutaj już, wiesz, też zaczynali to w tą stronę iść, że pojawia się Tania i potem w kolejnych częściach będą się pojawiały jeszcze tam Nitara. Także też tutaj mamy taką jakby troszkę drogę, że starali się iść w tą stronę właśnie tych gier, które troszkę można powiedzieć wyprzedzały Mortal Kombat, bo nie da się ukryć, że jeżeli przyrównasz sobie w tamtym czasie Tekena, trójkę, i Mortal Kombat 4, no to nie było co porównywać. No tak? Nie. Nie było w ogóle co, nie? Także tutaj ogólnie, jeżeli porównasz sobie wersje konsolowe, jeżeli postawisz koło siebie Mortal Kombat 4 i Tekena 3, to jakby Mortal to jest niezwykły, mówię, karłaty karzeł, którego nie chcesz mieć absolutnie koło siebie. Szczególnie, że na konsolach jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o stabilność w ogóle samej rozgrywki, o to, jak ta gra wygląda, jak się rusza. No dla mnie to jest naprawdę, to jest coś okropnego, ale okej, pomyślałem sobie, słuchaj, można wybaczyć. To jest pierwsze wejście, jeżeli chodzi o 3D przez Midway. Także być może później będzie lepiej. Tam później jeszcze w 90... Boże, nie pamiętam, rok później, nie, w 99 wyszła edycja Mortal Kombat Gold na Dreamcasta. Tam nawet 5 postaci dorzucili Cyraxa, Kung Lao, Barakę, Milenę i Kitanę. I tam były też ukryte postaci, bo był Sektor i 3 nowe mapy. Ale dobra, jeżeli chodzi o postaci, bo w Mortalu 4 pojawia się, no, postać, która tak naprawdę postacią stanie się później, czyli pojawia się Mid. Na chwilę obecną w 4 to jest nic innego jak skórka, która jest podmieniana w momencie, kiedy postać na przykład jest wrzucona do kwasu, kiedy po prostu traci swoje ciało. No i wtedy jest ta skórka Mid, czyli postać bez skóry, jakby kości, mięso jest wtedy widoczna. I jeżeli przeszło się, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywało Group Mode. Zaraz sobie też rzucę szybko okiem. Tak, w momencie, kiedy przeszliśmy Group Mode, odblokowaliśmy ją i mogliśmy po prostu grać w tej skórce, tylko też było to trochę niepomyślane, bo to jakby to nie był nowy zawodnik, to była tylko i wyłącznie skórka, nieważne kim graliśmy, to mieliśmy wtedy tą skórkę, ale jeżeli przegraliśmy, to skórkę traciliśmy i żeby ją ponownie odblokować, trzeba było znowu przejść Group Mode, także trochę tak nie pomyśleli. Jakieś tam pomysły były, nie? Czy jeszcze coś chcesz dodać na temat Mortal Kombat 4? Do czwórki? Ciekawego? Nie, no mogę powiedzieć, ewentualnie nie grajcie, nie wracajcie do tej gry. Są... Koszmarne były filmiki w Mortal Kombat 4, szczególnie te na końcu. Chryste Panie, zrobiłem kiedyś taki film o najgorszych cutscenkach i tam w ogóle te niektóre cutscenki, one w ogóle nie miały sensu, nie? Ja myślałem, że tobie się coś tam spodoba. Znaczy, to były bardzo kiepskie te cutscenki, bardzo kiepskie animowane i takie naprawdę źle to wyglądało. No przynajmniej jeżeli znowu sobie przyrównamy do Tekena i fenomenalne intro z Tekena, już nie wspominając o Soul Edge'u, który to... Oj, nie, to nawet... ...świata. Odłóż pan tą broń. To, co tam ustalili, no to było naprawdę źle. Nie, to ewidentnie była to słaba gra, było, no jakby można o niej śmiało zapomnieć. Tak jak mówię, z mojego punktu widzenia nawet wtedy ja byłem bardzo zawiedziony, ale gdzieś w głowie miałem takie, dobra, pierwszy raz, zobaczymy jak pójdzie dalej. I nadal czekałem, no jak się okaże, no z tym czekaniem bywa troszeczkę różnie, ale zanim przejdziemy do kolejnej głównego mięska, jeżeli chodzi o główne odsłony Mortal Kombat, ja myślę, że skoro jesteśmy w 97 roku, to możemy pogadać o grze, której ty bardzo nie lubisz, ponieważ jest to spin-off, który on jest generalnie bardzo nierówno przyjęty i od razu mówię, przez większość osób jest przyjęty, przez większość recenzentów jest przyjęty negatywnie. Mowa tutaj oczywiście o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Ale wiesz co?
Tutaj jest w ogóle ciekawa rzecz, bo też to zauważymy w wielu innych bijatykach, bo w którymś momencie większość deweloperów produkujących bijatyki chcą rozszerzyć swoją franczyzę na jakieś inne gatunki, żeby wyjść troszkę z tej strefy komfortu i zrobić coś innego, tak? Czasami się to udaje, częściej się nie udaje. Częściej ale nie. Warto wspomnieć, że tutaj była próba właśnie zrobienia takiego beat'em up'a w formie właśnie Mythologies. Tekken miał Death by Degrees, tak, czyli gdzie sterowało się Nino Williams, która też nie było za bardzo udane. Mm. Ale na przykład Dead or Alive miał Ninja... Ninja... O Jezu, wiem o co ci chodzi, nie pamiętam Hayden? Nazwy. Nie. Miał taką grę, która wykorzystywała postać właśnie... Ninja Gaiden to było? Teraz nie pamiętam, kurde. W każdym razie tą ninją się chodziło, nie? Chyba było Ninja Gaiden. Mogę sobie przypomnieć, czy Ninja Gaiden, bo samego Ninja Gaiden bardzo dobrze znam i... Ninja Gaiden to też jest tak, Ryo Hayabusa, tak. No to jest Dead or Alive, nie? Tylko, że Ninja Gaiden pojawił się chyba przed Dead or Alive, bo chyba Ninja Gaiden był jeszcze na jakichś tam SNES-ach i innych takich rzeczach, czy NES-ach nawet. Nie wiem, czy na NES-ie, później było, ale czy na NES-ie, aż no, to... Także musiałbym sobie odświeżyć pamięć. Ale próbowano, tak? Hmm? Virtua Fighter tak naprawdę też miało być Shenmue, to miało być tak naprawdę Virtua Fighter RPG, tak? Że tam się grało postacią z Virtua Fighter. Także zawsze była ta próba przeniesienia. Chociaż troszkę tych postaci, no. Czasami jest w drugą stronę. Seria Dynasty Warriors na pewno jest ci znana, na pewno słyszałeś, nie wiem czy grałeś. Pierwsza część Dynasty Warriors to jest bijatyka. Sango Fighters? Dynasty Fighters, jedynka. A, to jest... Bo jeszcze była taka bijatyka Sango Fighters, nie wiem czy kojarzysz. Coś mi mówi, ale... To było jak Street Fighter dwuwymiarowa, ale walczyło się jakimiś takimi chińskimi wojownikami. Ja nie wiem nawet skąd to wziąłem. Muszę wyszukać. Sango Fighters. Muszę wyszukać. Dużo w to grałem swojego czasu, ale szczerze mówiąc dopiero teraz mi się o tej grze przypomniało, nie? O Sango Fighters. Ale grałem w to, faktycznie. Były takie postacie chyba chińskich wojowników, nie? Nie wiem. Dynasty Fighters było w 3D od razu, wiesz? Więc jak powiedziałeś 2D, to już wiedziałem, że nie ma to nic wspólnego. Przed chwilą myślałem, że może jakaś inna nazwa z innego regionu, bo czasami w tamtych latach chyba oczywiście nie. Tak się zdarzało. Tak czy inaczej, no, Dynasty Warriors zaczął jako bijatyka 3D, druga część to już był Muso, tak? Tak się ten gatunek nazywa. No ale wracając właśnie, mamy Mythologies i tutaj mamy połączenie platformera wraz z beat'em upem. Ciekawy miks, który na papierze mógł się w ogóle sprawdzić. Ja jak pierwszy raz o tym słyszałem, kolega oczywiście polecił, byłem zaciekawiony, a byłem fanem, wiesz, uniwersum Mortal Kombat, więc mówię jakby super, Sub-Zero i w ogóle bardzo fajna postać, nic dziwnego w ogóle, że ją wybrali. Bo Sub-Zero i Scorpion to po dziś dzień jedne z ulubionych postaci, jeżeli chodzi o całą serię Mortal Kombat, więc jakby pick był dobry i z mojej perspektywy dla mnie to nie była bardzo zła gra. Nie było super, ale ja grałem na PlayStation w razie czego od razu zaznaczę, bo wiem, że ty testowałeś chyba, nie pamiętam czy obydwie wersje, czy wersję Nintendową. Nie grałem na Nintendo, na PlayStation grałem, no. Okej, i mi się grało fajnie. Były momenty frustrujące, no bo tam nie ma, ta gra nie jest w ogóle długa. To jest najlepsze, tylko tam się często ginie. Ja powiem ci, że... Znaczy, rozumiem cały zamysł, bo według mnie właśnie zamysł zrobienia beat'em up'a z Mortal Kombat był jak najbardziej spoko. Warto dodać w ogóle, że Mythologies to jest jakby prequel w ogóle całego Mortal Kombat, który się dzieje jeszcze przed jedynką, nie? Który tak troszkę miał opowiedzieć więcej o Quan Chi, który pojawił się w Mortal Kombat 4. W każdym razie ja powiem ci, że umęczyłem się przy tym strasznie, bo nie dość, że ta gra, znaczy... Były fragmenty, że było dobre, na przykład wiesz, spotkanie na przykład ze Skorpionem i normalnie wtedy mieliśmy normalną dwuwymiarową bijatykę 1-1 i to było w porządku. Mm. Natomiast wiesz, no, sytuacja, w której biegniesz i nagle jakiś stempel, nie wiadomo skąd w ogóle ci z sufitu cię po prostu miażdży, nie? I to jest jakby, wiesz, gra, która wymagała przejścia przynajmniej 4 razy, żeby zapamiętać wszystko, gdzie giniesz, żeby potem móc, wiesz,
bo to było tak naprawdę, to było takie, taki chip dev, nie? Że po prostu nie mogłeś tego uniknąć, musiałeś zginąć w tym miejscu, tak, nie? To była typowa pamięciowa. No, tak, w ogóle. I te cutscenki stare z tymi typami w tych ceratach różowych, ja nie mogłem z tego, nie? Właśnie chciałem o to podpytać, bo ty, co mnie po dziś dzień dziwi, stary, ty lubisz FMV-ki i jakby to jest twój wybór, nie będę cię tutaj, wiesz, za to krytykować, no. Lubisz to, lubisz, dla mnie to był zawsze kicz, ciężko mi przypomnieć sobie tytuł, który by mi się naprawdę podobał z FMV-kami, natomiast tam były, ja byłem ciekaw, czy ty znalazłeś cokolwiek w Mythologies, jeżeli chodzi o tę grę aktorską cudowną, która tam była, nie, która może by ci się podobała. Jeszcze najgorsze było, słuchaj, w Mythologies było najgorsze to, że ja na pierwszy odcinek zrobiłem Zagrajmy w Krapa i się okazało, że przeszedłem tylko połowę. Bo potem trzeba tak naprawdę całą tą grę wrócić. Tak. Czyli zagrać dwa razy to samo. Trochę jak w Ghost and Goblins chyba było, że potem trzeba było jeszcze raz wrócić. Backtracking, nie? I to nie jest. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest pełny backtracking w całej grze. A powiedz masakra, mi, nie? Ile razy widziałeś, bo mi na początku trochę mnie wkurzał, jakby to, że spadały rzeczy, których nie dało się przewidzieć, na które nie dało się zareagować. Jakieś takie pułapki. Nie wiem, jakoś wtedy przynajmniej jakoś bardzo mnie nie odstręczało. Dla mnie to było okej, pamięciuwa, lecimy, co nie? Nie ma problemu. Po prostu powtarzałem, jakoś mnie to za bardzo nie irytowało. Mnie za to irytowało przy elementach platformowych to, te klasyczne filary tam, gdzie się spadało do ognia, co nie? Widziałeś tą kamerę z góry i się leciało. No. Nie wiem, jak często to widziałeś. Ja na początku widziałem to kilka razy pod rząd, bo okazało się, że musiałeś skakać naprawdę z samego koniuszka, z samego koniuszka tekstury. Tak, no. Jak już wypracowałeś sobie pamięć mięśniową, luz, to już później skakałem, ale początki to było dla mnie takie wkurzanie się przy tym, to był taki moment, że miałem, Jezu, no co za debil to projektował, a jak już jakoś poszło, to później machnąłem ręką. Potem było jeszcze w ogóle ciekawe, bo jak skończyłem drugi raz, to okazało się, że też nie skończyłem tak jak powinienem, bo ostatniego bossa można pokonać zjeżdżając mu energię, albo można uciec przez teleport, nie, ja uciekłem. I potem pamiętam ten końcowa walka, kiedy odbierasz ten medalion, nie? Gdzie trzeba było przeskoczyć nad typem i zabrać mu ten medalion, czyli zrobić wysoką pięść. Proszę panie, nie? To jest w ogóle nie było, to wiesz, ja to próbowałem, to przypadkiem mi się jakoś tam udało raz to zrobić. Mówię, kurde, udało się, nie? Ale to w ogóle... I powiem ci też, bo jak się przygotowywałem do grania w to, nie, ja wiedziałem, że to będzie ciężkie. Ja sobie obejrzałem jakiegoś typa, który to speedrunował, w ogóle przeszedł całego bez żadnej śmierci, nie? W 20 minut tak, wiesz, pewnie. Mówię, kurde, jak ten typ umie to przejść bez żadnej śmierci, no to ja nawet jak będę ciągle ginął, to i tak to przejdę, nie? Dam radę. Tak. No ale nie, ten gościu, nie wiem ile on to, od plemnika chyba trenował tego wiesz, żeby to przejść. W każdym razie, no nie można jakby z tej gry pominąć, bo jest ona jakby, można powiedzieć, trochę w kanonie Mortal Kombat tak naprawdę, tych klasycznych, bo ta historia jest kanoniczna, ale faktycznie było to, no było to złym pomysłem, ale kolejna odnośnie, będzie jeszcze gorsza. Odnośnie tak złych pomysłów, ja wiem do czego zmierzasz, odnośnie złych pomysłów przenieśmy się do roku 2000. Pojawia się Mortal Kombat Special Forces, ponownie próba przeniesienia bijatyki na beat'em up'a, tym razem z lutu, można powiedzieć z góry, może bardziej takiego izometrycznego. Tak troszkę lotaka, trochę izometryczny. Jacksa, który podróżuje przez różne plansze, walczy z jakimiś żołnierzami. Ja kiedyś to zacząłem grać. Trochę nie, strzela, robię trochę sobie... bije. Tak. Ja sobie zacząłem w to grać i przeszedłem chyba do drugiego bossa, chyba do Kano. Czy tam, nie wiem, chyba Kano, nie pamiętam. I potem już to zarzuciłem. Ale tutaj problem jest taki, że ta gra może nie jest trudna, ale jest tak koszmarnie nudna. Tam się nic w tej grze nie dzieje, nie? Po prostu, wiesz, nawet żeby były te, wiesz, nawet te cutscenki w Sub-Zero były ciekawe, bo one były śmieszne, ale to chociaż coś tam się działo, a tu się nic nie dzieje. Te plansze jakieś w ogóle takie cimne, tam nic nie widać, nie? W ogóle, no... Masakra w ogóle. Nie, masakra, gra jest obrzydliwa. Ale... Gra jest obrzydliwa. Ja też tutaj mogę od razu powiedzieć, nigdy tego nie skończyłem, nigdy nie chciałbym tego skończyć. To jest najważniejsze. Przede mną jeszcze jest skończenie do propo właśnie, do Zagrajmy w krapo, będę kończył całe. O, ja trzymam kciuki, Krzychu. Jak potrzebujesz, żeby ci zgrzewkę wódki jeszcze dosłać, wiesz, do tego, to daj znać, podeślę. Jeszcze wszystko przede mną, nie? Ale tutaj w tej historii jest taki mały szkopuł.
Bo to jest jeden wielki zmarnowany potencjał. Niesamowicie niewykorzystany, ogromnie zmarnowany i naprawdę to jest w ogóle nie tylko najgorsza rzecz, która przydarzyła się Mortal Kombat. To jest jedna z najgorszych gier, które przydarzyły się branży kiedykolwiek, moi drodzy. To jest najgorsze, jeżeli chodzi o Mortal Kombat Special Forces. Jako plan, bo na papierze, krzycho, oni mieli fajne pomysły. Oni chcieli tam wrzucić rzeczy z Tomb Raidera, jeżeli chodzi o zagadki. Tam miało być w ogóle więcej poziomów niż finalnie wylądowało. Tam miało być ujęcie kamery zza barku w ogóle, więc zupełnie inna perspektywa miała być. Tam miała być Sonya Blade, bo oni chcieli zrobić, gdzieś tam wzorowali się na Resident Evil i chcieli zrobić drugi scenariusz z alternatywną historią, bo stąd miała się pojawić Sonya. No, ale chęci chęciami, a życie życiem. Dlaczego przede wszystkim tak się stało? No, przede wszystkim dlatego, że jeden z ojców serii, Tobias, w trakcie projektu najzwyczajniej w świecie odszedł. Tam historia jest troszeczkę zagmatwana. Ciężko znaleźć 100%, nie wiem, powiedzmy winy, dlaczego tak się stało, dlaczego nie, bo różne źródła troszeczkę różnie o tym mówią, ale generalnie Tobias poszedł robić swoje gry. Zrobił dwie gry i zamknął firmę. To tak w skrócie, jakby nie siadło, więc... Tak, cudownie, znaczy, dwie gry, pierwsza słaba, druga gorsza, więc nie udało się. Ale co jest najlepsze, on to robił chyba, to była gra na Xboxa, obydwie gry były na Xboxa, czy na PC-ta też wyszły, nie pamiętam. Były na pewno dla Microsoftu robione bezpośrednio. I co się stało? Kiedy wódz odchodzi, a plemię zostaje pozostawione samemu sobie, a nikt w plemieniu nie jest mądry, to wszyscy walą się pałami po łbie. Tak mniej więcej wyglądała chyba produkcja Special Forces, ponieważ oni chcieli to dokończyć, ale oni nie umieli tego dokończyć. Więc tam miały być elementy platformowe, miało być skakanie, no ale wyrzucili je, bo stwierdzili, że oni nie umieją tego zrobić. Miało być chyba 7 poziomów, zostało 5, jeżeli dobrze pamiętam. Miało być też pływanie. I w czasie produkcji stwierdzili, ej, ale my nie umiemy zrobić pływania. No dobra, no to wywalmy. No i wywalili pływanie, wywalili skakanie, pozostało proste strzelanie, znaczy proste, jeżeli chodzi o mechanikę, nie proste, jeżeli chodzi o implementację i kilka ruchów specjalnych. No Jax mógł sobie uderzyć na przykład w ziemię i była ta taka fala uderzeniowa. No tam nawet walka, wiesz, z bossami była, nie? Bo oni była. Dodali tych walkę z bossów, ale właśnie to by było dobre, jakby zrobili dokładnie to, co zrobili w Mortal Kombat Mythologies, żeby na przykład zmieniała się perspektywa i walczysz jeden na jeden, a tam była nadal ta walka z rzutu izometrycznego, w ogóle jakieś pozbawione sensu w ogóle, nie, w tym, no ale tak. Ty posłuchaj, co ty powiedziałeś, ja przed chwilą mówiłem, że tam został team, który nie wiedział, jak zaimplementować pływanie czy element platformowy, no. A ty wymagasz od nich, żeby oni obrócili ci kamerę z boku i żeby się w 2D bili, nie, jakby... W każdym razie powiem ci, że wszystko przede mną, akurat to mnie pocieszyło, że jest tylko 5 poziomów, bo ja chyba 3 skończyłem i przeszedłem 3, tylko że skasowałem te gameplay, więc będę musiał i tak zagrać od nowa. Ale faktycznie, no nie wiem, czy to jest w ogóle część kanoniczna, to jest też ciekawe, bo tak naprawdę chyba to się dzieje jeszcze, to jest w ogóle bez sensu, bo według Wikipedii to się dzieje jeszcze przed Mortal Kombat Mythologies, czyli najwcześniejsza część, ale Jax już ma metalowe ramiona. Tak, tak. To jest zupełnie bez sensu, bo on miał te metalowe ramiona. Scenarzysta był pijany. W dwójce? To w dwójce bodajże. Tak, chyba w dwójce mu wyrwali łapy i dali mu metalowe. Tak, w dwójce. Jakoś takie dziwne rzeczy się zaczęły dziać, ale no to powiedzmy sobie szczerze, nie wymagajmy tutaj od gier bijatyk jakiejś tam logiki i jakiegoś tam przyczynoskutkowości, bo to też nie o to chodzi w tych grach, ale faktycznie tam były dziury w scenariuszu, jeżeli chodzi o Special Forces. No ale 2002 rok i nadchodzi Mortal Kombat nowej generacji. Oj tak. Powiem ci tak, po Mortal Kombat 4, gdy zobaczyłem, jak wygląda nowy Mortal Kombat, czyli Mortal Kombat, to było Deadly Alliance? Zawsze nie pamiętam. Deadly Alliance. To przede wszystkim rzuciło mi się w oczy to, że te postacie są, jakby to nazwać, solidne. To znaczy, tak. Są takie po prostu solid. Jak tak, są zbite. Może być. Solidne jak Snake.
tak, takie są solidne. To chyba najlepsze określenie, jakim przychodzi do głowy. Jakbym miał coś dodać od siebie, bo może o to ci chodzi, dużo lepsze proporcje, jeżeli chodzi o zbudowanie postaci, szersze klatki piersiowe, to wyglądało raz, że bardziej realistycznie, mimo że jakby to jest wciąż Mortal, który nigdy do 100% realizmu gdzieś tam nie dążył, no chyba, chyba że mówimy o flakach w najnowszych częściach, to jak najbardziej, ale generalnie tak, ja dużo bardziej kupowałem tą wizję, która tam była i tam było kilka rzeczy, to jak zbudowali postacie, to ile one miejsca zajmowały na arenie, jak kamera była ustawiona, to było dużo bliżej czegoś, co wygląda dobrze jako bijatyka, niż poprzedni Kraken, którego uwolnili po kebabie na dwóch ostrych sosach w postaci Mortal Kombat 4. Chociaż ja uważam, że powiem ci, że nadal Deadly Alliance miał ten problem, że gra była trochę taka drewniana w ruchu. O, była, brakowało oczywiście. Brakowało mi tej takiego, jak to się mówi, fluid, które było na przykład w Tekkenie, nie? Te postacie jakoś tak dziwnie chodziły, jakoś tak nogę dostawiały. To było dziwne. Też było dla mnie dziwne to, że dodali aż 3 chyba tyle walki, w ogóle nie wiadomo po co. I pamiętam, że tam jedna była z mieczem, jednym z takich ikonicznych ciosów jest uppercut, nie, w Mortal tak Kombat, a też on był dostępny tylko w jednym stylu walki. Tam generalnie były, w sumie były 3 style walki, tylko tego, każda postać miała 2 style walki wręcz, a przepraszam, trzecim stylem był broń, była broń. I tam też się wklepywało kombinacje, żeby tą broń wyciągnąć. Ale tak jak mówisz, jeżeli chodzi o ruch, jest tragedia. Już jakby, jeżeli walczyliśmy na płaszczu, znaczy jeżeli poruszaliśmy się tylko w 2D, tak, czyli przód, tył, co wyglądało trochę kieprawo, ale okej, ale dało się grać. Natomiast kiedy włączaliśmy sidestepy, no to widać, to jest to, co ja powiedziałem wcześniej. Midway oni nigdy nie umieli w 3D, oni nigdy nie potrafili zrobić z mojego punktu widzenia bijatyki, która dobrze, płynnie, fajnie by chodziła w 3D, mimo że tam im dalej, tym będzie trochę lepiej z tymi odsłonami, ale jeżeli mielibyśmy to porównać do innych bijatyk, nawet czasami nawet nie z tych samych okresów, kiedy pojawiały się kolejne części Mortala, to oni to robili po prostu słabo, jeżeli chodzi o poziom techniczny. Mhm. Znaczy, ja powiem ci, że kilka rzeczy mi się tam podobało. Na przykład podobało mi się ten nowy model krwi, który spływał im po twarzach, to, że to twarze im też, jak ich lałeś, to im się pojawiały te siniaki, nie? Ta krew zostawała na lokacji, można było ją rozdeptać. To były fajne rzeczy. To były takie to były smaczki, które się fajnie łykało. Absolutnie. Natomiast mam spory problem z nowymi postaciami, bo to jest ponownie to, co żeśmy rozmawiali wcześniej, że próbowali jakieś tam nowe te postacie i pojawiają się tutaj jedne z najgorszych postaci w Mortal Kombat, między innymi Borajczo, którego nienawidzę. Ja też nie lubię. I gość, który się nazywał Suhao. Nie wiem, czy Suharo. Pamiętasz, taki generał w takiej czopce chyba był, on był w tym... Suhao, Suhao, tak. Totalnie z dupy, aczkolwiek faktycznie, no powiedzmy, udał im się Kenshi, bo Kenshi uważam, że jest fajną postacią. I ukradłeś mi postać, tak, Kenshi jest fajny. Kenshi jest fajny. On jest do dzisiaj fajną postacią, i w Mortal Kombat 1 też fajnie historię Kenshi'ego poznajemy. Ja nie wiem, tak ci wejdę na chwilkę w zdanie, ale wydaje mi się, że, bo tak ci z was, którzy może nie wiedzą, Kenshi to jest ślepy szermierz, ślepy samuraj. Najprościej tak go określić. I mi się wydaje, że tego rodzaju postaci, one zawsze przez większość osób są jakoś mile widziane, tak? Jakby jest coś takiego fajnego, tajemniczego w tym, że postać jest ślepa, wykorzystuje inne zmysły, fabularnie oczywiście, wiadomo, żeby walczyć. I nie wiem, ja tutaj jak widziałem Kenshi'ego, czy też teraz nawet jak o nim rozmawiamy, ja mam takie wspomnienie z Zatoichi. Chyba, nie wiem, czy kojarzysz o tym ślepym szermierzu. Bardzo fajne filmy swoją drogą. Bardzo dużo tych filmów było, bo te pierwsze to jeszcze były czarno-białe, nie? Bo potem to grał Takeshi Kitano w tym ostatnim Zatoichi. Przynajmniej ten, który ja ostatnio widziałem, ale tych filmów chyba było ze 20, bo kiedyś było, oglądałem wszystkie po kolei. Dałeś rad, to no nie. I też pojawiają się kolejne kobitki, nie? Tak. Mamy damską wersję Sub-Zero, Frost chyba się nazywała. Frost. Mamy tu Nitarę, o której wcześniej, której nie lubię ogólnie. Nitarę, ona też w najnowszym Mortal Kombat się pojawia. No i pozostałe postacie, to nie wiem, czy one się potem gdzieś... Mavado... W ogóle, kto to jest Mavado? W ogóle tego typa nie kojarzę. To ty sobie sprawdź, ja dorzucę. Generyczne, nie? Tak, ja dorzucę. Generyczne postacie, które w ogóle...
pojawił się Blaze, bo Rajczo wspomniałeś, mamy Dramina, który też w ogóle dla mnie to jest postać, której chyba szybko zapomniałem. Gdzieś był jeszcze. Dramin? Nie pamiętam. No, Blaze był, Hsu Hao, o którym wspomniałeś, Kenshin, o którym mówiliśmy, Li Mei, no i wspomniane też Mavado i Nitara. I jakby poza Kenshinem, nie wiem, czy jest, no Frost troszkę tam mi zapadła w pamięć, ale to też nie jest postać, która by mi się podobała. Mhm. Ale wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz fajna w Mortal Kombat Deadly Alliance, która została pierwszy raz wprowadzona i którą uważam, że jest fantastyczna, którą niestety zabrano w Mortal Kombat 1, czyli krypta. Aha. Uwielbiam kryptę w Mortal Kombat i to takie, co tam wpadnie, jak jajko z niespodzianką, nie? Krypta była naprawdę spoko. Za każdą walkę zbierało się odpowiednią ilość monet, które potem można było przeznaczyć właśnie w krypcie, gdzie odblokowały się nowe rzeczy. Mogły to być różne rzeczy. Mogła to być postać, mógł to być obrazek albo fotka, nie? Także nigdy nie wiadomo, co tam wpadło. To było takie fajne kasynko. Krypta była bardzo dobrym pomysłem akurat, uważam, w tamtym czasie w Mortal Kombat i do przedostatniej części krypta była i zawsze uważam, że zawsze się dobrze bawiłem tam otwierając te nowe rzeczy w krypcie, ale niestety to, co zrobili w jedynce, to no, bardzo mnie to zasmuciło, bo teraz już nie było krypty, tylko dawałeś pieniądze i dostawałeś coś w zamian, nie? Tego, że mogłeś sobie otworzyć, co chciałeś. Ten ale czar gdzieś tam prysł, wiesz? Ten czar gdzieś tam prysł, jeżeli chodzi o kryptę. Ale tak, krypta była fajnym dodatkiem, bo tutaj warto, myślę, że można wspomnieć o... ja wiem, co ci się musiało też spodobać, jeżeli chodzi o Deadly Alliance. Usunięto run meter i w ogóle możliwość biegania. A to nawet nie wiedziałem. Z tego, co pamiętam, ty nie byłeś fanem w ogóle biegania w Mortalu. Znaczy ja ogólnie nie, bo ja nie używałem nigdy biegania, bo to w Mortal Kombat 3 chyba weszło, nie? Tak, to dlatego nie lubiłeś biegać, bo nie biegałeś. Ja nie jeżdżę na koniu w Wiedźminie i nie biegam w Mortal Kombat. Masz zasady, szanuję. Ale wiesz co, powiem ci, jedną rzecz tutaj chciałbym dodać odnośnie oprawy, bo wspomniałeś, z czym się zgadzam, że Mortal Kombat Deadly Alliance wyglądał dużo lepiej i dużo ładniej ogólnie niż część poprzednia. Chyba że weźmiemy pod uwagę wersję, która została wydana na Game Boya. Na Game Boya nie miałem. Game Boy okazji. Advance. Game Boy Advance, ale jeżeli dobrze pamiętam, bo tak, przy Mortalu 4 zapomniałem wspomnieć, że Mortal 4 wyszedł też na Game Boya Color. Jakby nie polecam nawet patrzeć, jak to wyglądało. To było tragicznie, ale okej. Okay. Wróćmy sobie na chwilkę do gry. Conquest Mode, którym warto tutaj wspomnieć, i on w Deadly Alliance jeszcze był słabo zrealizowany. On będzie błyszczał w kolejnej odsłonie. Natomiast Conquest Mode był to po prostu tryb treningowy, który był tak troszkę połączony ze Story Mode. No, w dużym skrócie tam elementy fabuły były głównie napisami jakimiś rzucane w ciebie i miałeś takie proste zadania typu wykonaj jakieś tam combo, słabsze bądź trudniejsze, im dalej tym wiadomo ten poziom trudności sobie rósł. Natomiast tam się też zdobywało monety do krypty, więc warto było zrobić. W samej krypcie też poza monetami tam się płaciło też przy okazji jakimiś kryształami, więc tego troszeczkę było. Znaczy, Deadly Alliance były chyba różnokolorowe monety, o ile dobrze pamiętam. Może się mylę, ale jeżeli dobrze kojarzę, tam były też szafiry i takie rzeczy, ale może już mnie pamięć zawodzi. Z tego, co widzę po twoim spojrzeniu, chyba już sprawdzasz szybko. No dobrze. Patrz. Nie, były różne... Znaczy, były szafiry, ale to były monety szafirowe, oniksowe, platynowe, złote tak, i tak dalej. Dobra, okej. Okay. Czyli mniej więcej pamięć dobrze zapamiętała w takim razie. Dzięki za sprostowanie. Z takich rzeczy, które warto wspomnieć o postaciach, które pojawiły się jako żart bądź coś dodatkowego, no to na pewno pojawił się mock-up. Mock-up to była taka postać żart. Teoretycznie, jakby lorowo według gry, jeżeli można tak powiedzieć, był to kaskader Johnny'ego Cage'a, który występował zamiast niego i to był mock-up. Był jeszcze Moloch, który... On był sub-bossem w tej grze.
Tak, tak, to był taki wielki, wielki, wielkie bydle kupa mięcha i on był niegrywalny, ale była to nowa postać, która się również pojawiła. Mówiliśmy o stylach walki, mówiliśmy o tych, o tym stylu walki bronią, Conquest Mode jest, a wiem co zrobili, wiem co skieprzyli tutaj, na co ludzie narzekali. Mianowicie każda postać miała tylko i wyłącznie jedno fatality, co biorąc pod uwagę grę, która naprawdę to fatality to jest zawsze smaczkiem, jeżeli chodzi o Mortala, to rzucę nie tylko jeden na postać, no trochę słabo, chociaż na plus możemy dodać to, ja nie wiem czy pamiętasz, ale tam na niektórych arenach na przykład mogłeś stanąć sobie za filarem, gdzieś tam jakieś takie elementy, takie przeszkadzajki były, więc czasami to ci czasami mogło pomóc, ale czasami mogłeś też ten filar na przykład rozwalić, żeby komuś zadać dodatkowe obrażenia, więc takie elementy interaktywne na mapie dodali i to było akurat całkiem, całkiem fajne. Co jeszcze tam dostali? Blaze i Mockup. A, no tak, dwie postaci, Blaze i Mockup. One mogły być... To było tak troszeczkę... No w sumie uważam, że dobrze zaimplementowane, bo kiedy zrobiłeś wszystkie wyzwania z Conquesta, to Blaze i Mockup byli wtedy odblokowywani. Więc to są też te dwie dodatkowe postaci. Ale tam w ogóle w grze były jeszcze dodatkowe jakby te minigierki chyba już, nie? Oni chyba wprowadzili. Mówisz czy nie? Czy o nie było jeszcze Test Your Sight i Test Your Might? Nie. Puzzle Combat, czyli Tetris. To w kolejnych. Później to nie było jeszcze... A, w kolejnych. Tak. A, no ja wiem, o czym jeszcze miałem wspomnieć. Kurde, bo zawsze o tym zapominam. Dlaczego powiedziałem na początku, że te postacie były tak solidne, bo tak naprawdę ja nie miałem wtedy PlayStation 2, ale już, czy nie wiem, czy na internecie, czy na jakiejś płycie było intro, czy też trailer Mortal Kombat Deadly Alliance i to było tak zwany ten kata, czyli pokaz walki Skorpiona. Z karate. I to pamiętam, że jak to zobaczyłem, mówię, Chryste Panie. Ja wtedy myślałem, że to jest w ogóle z gry, że to będzie tak wyglądać. To był prerenderowany filmik. No. Ale powiem ci, że te postacie wcale tak gorzej, tak dużo źle, gorzej nie wyglądały niż na tym filmiku, ale sam ten filmik, jak on jest taki moment, kiedy on się obraca i kopie i kamera się oddala, jakby tą kamerę kopnął, nie? Reżyseria była dobra. Jak najbardziej, tu się zgadzam, bo ja pamiętam doskonale ten filmik, może gdzieś tam nawet go przykleimy jakiś gdzieś tutaj do podcastu. Wyglądał bardzo ładnie i ja się zgadzam. Postaci, jeżeli chodzi o modele postaci, tylko i wyłącznie modele, nie to jak zaimplementowano ruch, były ok, ale ty wspomniałeś o tych minigierkach, to powracają rzeczy, powraca jeden tryb minigierkowy, który ludzie bardzo, bardzo lubili, czyli Test Your Might. No i tutaj znowu, rozwalamy różne rzeczy, uderzamy łapami i tak dalej. I drugi tryb, którego ja w ogóle nie lubiłem, był dla mnie, nie wiem, jakby w ogóle mnie nie załapał. Nie wiem, czy nie znam też w ogóle ludzi, którym by się podobał, czyli Test Your Sight, czyli granie w kubki. Po prostu. Miałeś na kojarzysz, że tam było faktycznie mieszanie? Tak, było coś takiego, no tak. Widzisz, bo mi się tutaj mieszają te części, bo ja na przykład tych trylogii Mortal Kombat na PlayStation 2 nie jestem wielkim fanem, bo jakby nie byłem z nią od samego początku. Bo nie miałem PlayStation, grałem później, więc już jakby nie miałem tego emocjonalnego jakby przywiązania do tych części. I ogólnie powiem ci, że te jakby wersję najmniej lubię, że tak powiem, ale faktycznie na tamte czasy, z tych co widziałem trailerów, no to wyglądało to naprawdę dobrze. I uważam, że Deadly Alliance według mnie powinno być pierwszy Mortal Kombat, który przeszedł w trójwymiar. Nie powinno być w ogóle Mortal Kombat 4, bo zauważ, że tutaj różnica pomiędzy Mortal Kombat 3 a Mortal Kombat 4, jeżeli chodzi o oprawę, była gigantyczna. Tak. I potem również ten przeskok pomiędzy Mortal Kombat 4 a Deadly Alliance, też ta różnica była ogromna. Jest, tak, to strasznie to widać. W zasadzie z PlayStation 1 na PlayStation 2. Już nigdy potem w historii chyba nie zobaczymy takiego przeskoku graficznego, jak było pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation 2, który był naprawdę ogromny. To prawda. I faktycznie te gry na PlayStation 2, między innymi Deadly Alliance, wyglądały wtedy no niesamowicie dobrze, nie? Naprawdę niesamowicie dobrze. To muszę powiedzieć tego, gdyby, i tutaj absolutnie się z tobą zgadzam, gdyby nie istniał Mortal Kombat 4, gdyby oni się pokusili od razu na pracę nad Mortal Kombat Deadly Alliance, no ale wiemy, że to było najprawdopodobniej niemożliwe, ta seria nie miałaby tak ciężkiego okresu wtedy, bo przy czwórce było średnio, ale Deadly Alliance się fajnie sprzedał. Jak gdzieś doszedłem, tylko to jest ciekawe, bo
To jest informacja, daj mi szybciutko zobaczyć, mam tutaj notatkę. Znalazłem gdzieś informację, którą umieścił Ed Boon w 2011 roku, czyli no dość daleko po tym, jak gra miała swoją premierę, że gra sprzedała się w 3,5 milionach egzemplarzy. To nieźle całkiem. Tak, tylko 2011 rok i ciężko mi powiedzieć, jaki był, nie patrzyłem dokładnie na statystyki. 3,5 miliona to jest naprawdę fajny wynik na bijatykę, naprawdę nie ma co żałować i co gratulacje oczywiście, natomiast ciężko mi powiedzieć, ze względu na to, że to jest 2011 rok, jak daleko ta sprzedaż później się w latach rozciągała, tak? Ile to jest tej głównej sprzedaży, jaka część z tego jest w tych pierwszych latach, gdzie faktycznie bijatyki żyją, a co jest później jako taki smaczek. Natomiast tak, Deadly Alliance to już jest seria, którą gdybym zobaczył po Trilogy, to myślę, że byłbym dużo bardziej zadowolony niż po przejściu z 4 na 5. No ale 2 lata później postanowiono kuć żelazo póki gorące. Pewnie na kanwie tego, że się dobrze sprzedało, więc wychodzi Deception. Wspomnę jeszcze tutaj w nawiązaniu do Deception i Deadly Alliance. Deadly Alliance też były koszmarne cutscenki, to intro z tym Liu Kangiem, który wyglądał jak po udarze, to jest w ogóle masakra. Ale zmieniło się to w Deception, gdzie to intro już było naprawdę fajne, tam mieliśmy walkę Quan Chi chyba ze Shang Tsungiem i wyglądało to naprawdę dobrze. W każdym razie, Deception to było troszkę takie rozwinięcie tego, co było w Deadly Alliance. Uważam, że postacie wyglądały jeszcze lepiej, znaczy sama ta oprawa, prezentacja wyglądała jeszcze lepiej. Natomiast tu jest już, zaczyna się coś dziać niedobrego w tej serii, bo w mojej opinii zaczyna się troszkę ona rozmieniać na drobne. Wiem, że wiele osób, które nas ogląda, nie podziela tego, ale dla mnie strasznie głupie były te minigierki, te szachy, puzzle, wyścigi były w Armagedonie. Tak. Ale to było dla mnie już totalnie niepotrzebne. Tak się zastanawiałem, po co to? W jakim jest to celu, nie? To jest bijatyka. Na cholerę mam grać w szachy albo w Puzzle Fighter, nie? To było już dla mnie takie trochę... takie rozmienianie się właśnie na drobne, jeżeli chodzi o serię. No ale też mamy kolejnego najgorszego bohatera. To jest właśnie tutaj wchodzi ten Kobra, który jest jedną z najbardziej znienawidzonych postaci. I on chyba się potem już nigdzie nie pojawi, nie wiem, nie pamiętam, czy jeszcze się gdzieś tam przewinął, w Armagedonie jeszcze się przewinął, no i potem już typa później już pożegnali go. Zatłukli, nie? No, w każdym razie ciężko mi powiedzieć, co się zmieniło w Deception. Dla mnie to jest tak naprawdę naturalne przedłużenie Deadly Alliance. Te wszystkie fajne rzeczy, które mi się podobały, zostały, między innymi fajna krypta, chyba tryby walki w ogóle, znaczy te tryby walki postaciami chyba z 3 zostało chyba, nie wiem, czy 3 były nadal, czy już były 2. Chodzi ci o style walki? Na pewno w to lepiej. Styl walki, no. To tutaj był upgrade, ponieważ tutaj każda postać miała już 3 style walki, między którymi można było się przełączać, a nie 2 no, style. To już było w poprzednim. W poprzednim mówiliśmy o 2 stylach walki. I miecz, tak? Plus broń. Aha, no dobra. A tu mamy 3 style walki. No to powiem ci, że pomimo to wręcz grało mi się w to lepiej, aczkolwiek były jakieś totalnie z dupy rzeczy jak harakiri, nie wiem czy pamiętasz. Tak. To było straszne. Harakiri się głowę obcinał albo coś, nie? Znaczy tam w ogóle dźwięki przy tym były takie, kurde, to ani one nie były, one były tanie, one były tandetne podczas tego harakiri, więc jakby, nie wiem, ja na to patrzyłem, ja się śmiałem gdzieś w duchu. Dla mnie jedną z lepszych rzeczy w Deception był powrót Liu Kanga, no. Bo przypomnijmy sobie, o czym nie powiedzieliśmy, że nie w poprzedniej było. Części Liu Kang zniknął, tak? Zginął i... Znaczy on ginął, zabijał go Shang Tsung. Tak, Shang Tsung go zabił. Kręcał mu kark. Dokładnie, no. Jest nawet taka scenka, jak staje za nim, no i mamy Liu Kang is dead. No i tyle, natomiast to była jedyna część, gdzie Liu Kang się nie pojawia i wraca w tej części. I to dla mnie było bardzo fajne, że wrócił, bo no jakby, może będę oczywisty, ale Liu Kanga po dziś dzień uwielbiam. Natomiast pojawiło się w tej części 9 nowych postaci. 9, nie lubiłem żadnej. Nic. Mamy Ashra się pojawił. Ashra to jest w ogóle cały czas się pojawia, nie? Bo w jedynce też jest Ashra. To nawet się przewija gdzieś tam. Tak. W której ona zdobyła ten swój kapelusz. Tak patrzę te postacie i faktycznie chyba nic specjalnego. Jedyną postać, znaczy, a ten Darius? Kto to był? A ten, nie. Darius to jest ten, jak wygląda jak postać z Tekena.
Jak to się ta postać nazywa? Co wygląda jak Blade? To było w filmie, co on na samolotne skrzydle samolotu leciał. Raven. O, Raven, no, no, no. To chyba było trochę zwyrżnięte tutaj z Ravena właśnie. Tak, to, ale powiem ci każda z tych postaci. Darius, o którym wspomniałeś, Dairo, Havik, Hotaru, Kira, Kobra. Kobra to już powiedziałeś kilka razy, że to była tandeta i była. Onaga, tak samo, no nie wiem, Shujinko trochę, bo on był nowym złym, jeżeli dobrze pamiętam w tej części. To Shujinko trochę mi tam nawet, ale... Ale generalnie bez szału, na przykład, naprawdę, szału nie ma, dupy nie urywa, 26 postaci, dość sporo. I to jest to, co powiedziałeś, to była w ogóle część, która była takim upgrade'em do poprzedniej części, tak? Jeżeli byśmy sobie przekładamy sobie te postaci z poprzedniej części, mamy troszeczkę usprawnień, wraca, to jest fajne akurat, szczególnie dla casualowych zawodników, wracają dwa fatality na postać, więc to jest super. Na planszach... No bo jak wszyscy wiemy, no bijatyki to oczywiście gry planszowe, tak? Więc na planszach teraz dorzucili bronie, które możemy sobie podnosić i dodatkowo one wchodzą nam do zestawu ciosów. Co tam jeszcze było takiego ciekawego? No Conquest Mode, Conquest Mode to jest akurat fajne, bo w poprzedniej części Conquest Mode, tak jak wspomniałem, to były takie pierwsze podrygi, on nie był dobrze zrealizowany, to był tutorial z jakimiś tam informacjami pisemnymi na temat fabuły, tak bardzo, bardzo po łebkach to było zrobione. Tutaj Conquest Mode już był zrobiony fajnie, co prawda ja myślę, że ty byłbyś fanem voice actingu z Conquest Mode, bo był totalnie naprawdę szpet. Tak, dokładnie, to był dokładnie z dupy, to był jeden z najgorszych voice actingów, którego możemy doświadczyć, ale sam Conquest Mode to był taki troszeczkę open world adventure, gdzie sobie biegaliśmy, poznawaliśmy tą historię i tu jak naprawdę voice acting się, ale przemierzanie otwartego świata naprawdę daje mega radochę i tak jak mówię, casuale się bawiły świetnie, ja zresztą wtedy też się bawiłem świetnie, więc to mnie, dla mnie świetny mode dodany. Ja jeszcze tutaj powiem temat odnośnie edycji kolekcjonerskiej w ogóle gry. To jest ciekawe, bo to jest pierwsza część, która dostała aż 4 różne edycje kolekcjonerskie na Xboxa. Każda była poświęcona innej postaci. Oczywiście to była tylko jakby okładka. Mam te, ale nie wyjąłem. Dobra, kiedyś tam przy okazji. Był Baraka, była Milena, Raiden i Skorpion. Jakby każdej tej postaci była poświęcona inna okładka tej gry. W środku była też taka metalowa karta z trading card z daną postacią, ale co ciekawe, bo na PlayStation też się pojawiła wersja premium, ale nie miała ona bohaterów, nie miała ona bohatera, które były na Xboxie, więc tu na PlayStation był Sub-Zero. Więc jeżeli chciałeś mieć wszystkie, no to musiałeś kupić cztery części na Xboxa i jedną na PlayStation. I ciekawostka, bo na GameCube na przykład w ogóle nie dostała żadnej edycji kolekcjonerskiej, była z tym logiem tylko Mortal Kombat. Jest to ciekawa rzecz, bo w zależności od tego, jaka postać jest na okładce wersji xboxowej, tak jest jej rzadkość. Na przykład najrzadszą jest Raz z Raidenem. Najbardziej popularną jest Milena, ewentualnie Skorpion. To są najbardziej jakby popularne. No dobra, ile? Powiedz mi w takim razie, ile hajsu teraz trzeba za to zapłacić? Nie wiem, szczerze mówiąc, trzeba by było zobaczyć na eBayu, ale myślę, że Raiden to będzie kosztował, myślę, że tak... 300 dolców, myślę, że spokojnie. Nie jest źle. Widziałem większe szaleństwa. Ale to jest w ogóle też ciekawa właśnie rzecz, że... no i właśnie, bo jeszcze mówiłem o tych metalowych kartach. Każda miała odpowiednią metalową kartę, czyli tam kupowałeś grę z Baraką, miałeś metalową kartę z Baraką, ale oczywiście jak kupiłeś na PlayStation, no to miałeś metalową kartę z Sub-Zero, nie? Jasne. Także to jest ciekawa rzecz, która zostanie rozwinięta potem jeszcze w Armagedonie, do którego jeszcze sobie teraz wrócimy. No i teraz pytanie, czy jeszcze chcesz coś o Deadly Alliance powiedzieć? A ja bym dodał takie kilka takich małych smaczków, czy sekrecików. Tak. Deception oczywiście. Chciałbym dać kilka takich smaczków, które gdzieś tam sobie zapisałem, żeby na wszelki wypadek nic pamięci nie umknęły. Był dodany tryb szachowy, o którym mówiłeś. Tu jakby nie ma się specjalnie co rozwodzić. Jest to po prostu mniej więcej...
forma klasycznych szachów, nie do końca z postaciami z Mortal Kombat, był Puzzle Combat też rzucony. Ci z was, którzy słyszeli, grali w Super Puzzle Fighter 2 Turbo, no to to jest to samo, to jest kopia zerżnięta absolutnie, co nie? Natomiast warto tutaj wspomnieć o postaciach, które się pojawiają choćby jako cameo, ponieważ w Conquest Mode pojawiają się dwie na pewno, może o kimś zapomniałem, ale pojawia się Mid, i o którym było wspomniane wcześniej przy okazji Mortal Kombat 4, i pojawia się Rain jako też niegrywalna postać w Conquest Mode. Czyli mamy Raina, mamy Mita, to na pewno. O, wiem, co jeszcze można wspomnieć, ponieważ w tym Mortalu mamy zaimplementowany online mode, mój drogi. I to jest pierwsza część Mortal Kombat, która ma online mode, i on był całkiem nie najgorzej zaimplementowany jak na tamte lata, więc szczególnie, ale to też działało na PlayStation 2 czy tylko na Xboxie? To jest doskonałe pytanie teraz. Wiesz co, wydaje mi się, że było na obydwu, chociaż nie, czekaj. Tam, PlayStation nie miało dostępu do sieci. Dwójka miała, wiesz, adapter, całą resztę. Adapter, no właśnie, także czy na PS2? Bo... O, zabiłeś mi klina, wiesz? Na Xboxie to bardzo możliwe, bo tam już był ten Xbox Live, ta pierwsza wersja, i oni już tam dodawali możliwości grania właśnie po sieci. Ale szczerze mówiąc, na PlayStation to nie wiem, czy trzeba by było, musiałem wyjąć i zobaczyć, a nie chce mi się ruszyć teraz. Do kolejnego podcastu będziemy robić powroty w takim razie. Jakby się dało, to się dało, jak się nie dało, to trudno. Jeszcze coś tam chcesz dodać? Nie, z takich ciekawostek chciałem wspomnieć o Rainie, bo Rain, ja o Rainie wspominałem przy okazji poprzedniego podcastu, tak, bo to jest postać, która na początku była żartem, chwałą dla Prince'a, tak, bo Ed Boon bardzo lubił właśnie Prince'a i to było nawiązanie do utworu Purple Rain, więc był różowy, purpurowy ninja, który był księciem i miał na imię Rain, wiemy o tym. W trójeczce podstawce, też w wersji arcade'owej, to była niegrywalna postać, ona się gdzieś tam pojawiła w materiałach, natomiast w Ultimate Mortal Kombat 3 on już był grywalny. To, że to była postać, która była bardzo mocna, to jest inna kwestia, ale tam się pojawił pierwszy raz jako grywalna i za niedługo ponownie pojawi się jako grywalna postać, a tutaj mamy przypomnienie o tej postaci właśnie w formie cameo. I z ciekawostek... Chyba tyle. Odnośnie Prince'a to mogę ci powiedzieć, że wczoraj się dowiedziałem, że umarł na to, że przedawkował fentanyl. Nie wiedziałem, że przedawko, a się wczoraj oglądałem taki materiał o fentanylu na Xboxie, na Netflixie. Na Xboxie, no. Na Xboxie. I właśnie mówili, że Prince umarł po przedawkowaniu fentanylu, także... Okej, doszukamy się gdzieś, czegoś ciekawego w tym. Dobra, mamy rok później, 2005, trzecia próba podejścia, czy też wyjścia z takiego... typowo bijatykowej serii gier i pojawia się Shaolin Monks, które tym razem naprawdę wyszło dobrze. Absolutnie. Bo Shaolin Monks był naprawdę świetną gierką, szczególnie jeżeli grało się na dwie osoby. Ja nie mam kolegów, to grałem sam, tak? Ale wiem, że ty grałeś na dwie osoby. Ja miałem jednego kolegę, grałem z nim. Który po zakończeniu gry już się do ciebie też odzywa. To była krótka, bardzo intensywna przyjaźń, co nie? Nie, to był sojusz na czas Shaolin Monks. Grania, tak. Zostaliśmy kolegami, żeby zagrać, po czym jak skończyliśmy grać, przestaliśmy być kolegami. Super, cudownie, to najlepszy przyjaciel. Sam pomysł był naprawdę spoko. Liu Kang, Kang Lao. Mamy taką typową bijatykę beat'em up, naprawdę dobrze zrealizowaną, gdzie pojawia się dużo smaczków z całej serii Mortal Kombat, pojawiają się postacie, które gdzieś tam już wcześniej się pojawiały i uważam, że to wyszło naprawdę mega fajnie i tutaj ciekawostka, bo wyszło to na PlayStation 2 i na Xboxa. Ja uważam, że wersja xboxowa jest zdecydowanie lepsza, bo ma wyższą rozdzielczość, lepiej się w to gra, bo działa ona w 480p na Xboxie i to naprawdę wygląda super, natomiast ta wersja na PlayStation 2 jest przeplotem i to tak wygląda średnio, ale to nie zmienia w ogóle faktu, że gra nadal była świetna, tak? Jeżeli chodzi o próbę. I to w ogóle też ciekawe, dlaczego oni potem dalej tego nie pociągnęli, nie? Że wiesz co? Mogli zrobić drugą część albo coś. Był. Kurczę, szkoda, że teraz mi przypomniałeś, a gdzieś mi to uciekło.
Swego czasu gdzieś słyszałem, ale to jest teraz tak naprawdę, wiesz, coś mi świta z tyłu głowy, że coś mi świtało odnośnie tego, że chcieli robić właśnie Shaolin Monków w dwójkę, ale nie chcę teraz, wiesz, gdzieś tam próbować sobie przypomnieć dokładnie, o co chodziło, bo dawne czasy i nie pamiętam dokładnie, ale po kopie i jak będziemy finiszować serię Mortala, To wrócę do tej informacji, więc muszę sobie po prostu gdzieś to zapamiętać, bo tak. Ale przyznasz, że była to dobra gierka, że fajnie to zrobiłeś. To była świetna gra, ja się bawiłem cudownie. Że było takie to dynamiczne bardzo, mm-hmm. nie? Tam te fajnie zrobili fatality, że mogłeś w każdym momencie sobie, znaczy nie w każdym momencie, ale jak już przeciwnik był, powiedzmy, miał mało energii, to mogłeś wklepać to tam, jak chyba ten znacznik napełniłeś. Był znacznik, tak. Było też dobre. To było bardzo fajne, jeżeli chodzi o sam gameplay, bo z jednej strony masz bite mapa, lecisz i w ogóle, jakbyś jeszcze miał, wiesz co, Krzychu, to może jak będzie kiedyś okazja, nie wiem, może jak się będą święta, będzie jakaś opcja na jakiś stream czy coś, możemy zostać na chwilę kolegami do Mortal Kombat, Shaolin Monks i sobie przejść, jak będzie okazja. No właśnie, no widzisz, to problem jest taki, że po sieci to będzie ciężko, bo... A emulatory PS2 nie mają, nie ogarniają online'a? Na pewno był, wiesz co, na pewno był koop kanapowy, a czy po sieci się w to grało, to nie wiem, niestety. Poszukam informacji, wrócimy do tego, moi drodzy. Chyba, że wy wiecie, to dajcie nam znać, bo kto wie, może uda się założyć, postawić serwer i zrobić to tak, żeby emulator myślał, że to będzie, czy też... gra, żeby myślała, że jesteśmy offline. Zobaczymy, ale tak, wracając w ogóle do samej rozgrywki. Z jednej strony fajna, dynamiczna akcja, ta gra chodziła fajnie. Ona była całkiem ładna dla mnie, jeżeli chodzi o jakieś pejzaże, które czasami były w tle, jeżeli chodzi o te klasztory, przez które się przechodziło i się biło. Więc rozgrywka bardzo fajna. To, że mieliśmy to fatality, o którym wspomniałeś, czyli całkowite nagle, po pierwsze pamiętamy o tym, co jest klasyczne dla serii, czyli brutalność, czyli fatality, czyli te smaczki, na które uwielbiamy patrzeć, i to na chwilę w ogóle zmieniało dynamikę rozgrywki, po czym wracaliśmy do ładowania wszystkich na lewo i prawo, więc mówię, gra nie była bardzo długa, nie była też krótka jakoś, szczególnie jak na beat'em up'a, więc smaczki fabularne, które zostały tam dorzucone, też super, bo można było o dziwo w bitemapie można było zaimplementować historię, która może nie jest najwyższych lotów, ale naprawdę nie gryzie mułu i jeszcze nie kopie łopatą, żeby się dostać głębiej, więc generalnie to jest może do trzech razy sztuka, tak? I ten spin-off naprawdę mi wyszedł. No tak, tylko właśnie to jest szkoda właśnie, że potem to troszkę tak umarło, nie? Że oni dalej jakby nie chcieli tego. Teraz mi się przypomina, że ja też chyba gdzieś słyszałem o tym, że robią Shaolin Monks 2, że faktycznie były przebłyski kiedyś. Próby zrobienia tego. No dobra, no wiadomo, Shaolin Monks tutaj nie ma za bardzo co mówić, bo to jest beat'em up, który nie jest specjalnie długi, więc też nie jest to gra, którą można jakoś tam specjalnie... W każdym razie na pewno przewijało się dużo postaci znanych z Mortal Kombat, z niektórymi z nich się walczyło, ponownie w formie tak, że kamera się przestawiała jakby w klasyczny Mortal Kombat. Tak jest. Można było fatality wykonywać na nich, także fatality można było też wykonywać podczas beat'em up'a tak naprawdę, jak się walczyło. No i ogólnie sama gra była naprawdę, uważam, w porządku i do dzisiaj uważam, że ona się całkiem nieźle trzyma i myślę, że z tych wszystkich... Znaczy, no to nie jest żadne osiągnięcie, że z tych wszystkich trzech gier jest najlepsza, nie? Bo tu żadna w sumie tutaj jakaś ta, ale żadne osiągnięcie, ale no faktycznie, jeżeli ktoś szuka rozwinięcia historii Mortal Kombat, no to Shaolin Monks chyba jest jedynym logicznym wyborem. Moi drodzy, ja wam powiem tak, jeżeli macie dostęp do Shaolin Monków, jeżeli macie dostęp do PS2 albo emulator, wasza moralność, nie wnikamy tutaj absolutnie, i do tego macie jeszcze kolegę bądź koleżankę, być może wasza druga połówka na tyle was może nawet kocha, może nawet lubi, że siądzie i zagra z wami, to faktycznie Mortal Kombat Shaolin Monks bardzo, bardzo polecamy, szczególnie właśnie z drugą osobą. Warto wrócić, naprawdę. Tak, na dwie osoby jest spoko. No i teraz tak, mamy rok później pojawia się Mortal Kombat Unchained, ale to jest wersja na PSP Mortal Kombat Deception. Tak, jest. Więc też tutaj nie za bardzo jest co mówić, natomiast jest, wydaje mi się, że problem był taki, że PSP się źle grało mi w Mortal Kombat, bo mam tą wersję Unchained. I
no nie było. Znaczy, gra była w porządku, bo to był dobry Mortal Kombat, ale mi się na przykład osobiście, muszę przyznać, że mi się źle grało, jeżeli chodzi okay. o... Ale ja miałem podobnie, słuchaj, z Vito i z Mortal Kombat 10 też mi się źle grało na przenośnej konsoli, także to jest chyba mój jakiś problem, a nie samej gry. Nie wiem, ja na kieszonkach grywałem w bijatyki, no na długo później wersja Tekena była modowana na Tekken Taga nawet na PSP, na Tekena 7, po prostu dorzucało tam się ciosy postaci i mogłeś sobie grać wciąż na silniku starego Tekena na PSP, ale uczyć się nowych powiedzmy kombosów z nowych części, ale to da może inny podcast, natomiast można dorzucić, że wersja na GameCube'a w 2005 roku, jeszcze wróćmy do tego Deception, dostała dodatkowe dwie postaci, bo tam był dorzucony Goro i był dorzucony Shao Kahn. Oni też się pojawili w wersji na PlayStation, ale PlayStation Portable oczywiście. Tam doszły jeszcze cztery postaci, Blaze, Frost, Jax i Kitana. Ale oni zostali przeklejeni z poprzedniej części, naprawdę jeden do jednego, więc to było takie troszeczkę słabe. No i w 2006 roku pojawia się najbardziej przeze mnie znienawidzony Mortal Kombat Armageddon. No to już był Moloch. Chyba najwięcej postaci ze wszystkich Mortali miał Armageddon. O Jezu, tak. Mi się kojarzy, że miał ogromną liczbę postaci. Tak jak patrzę, 62 wojowników, słuchajcie. Jeżeli doliczymy jeszcze Kameleona, który był tak naprawdę na Wii tylko, no to 63 wojowników, absurdalna ilość postaci. I to mogło się udać, gdyby nie jeden koszmarny pomysł Midwaya, czyli Custom Fatality. Pomysł, który był tak z dupy, że nie wiem w ogóle kto na to wpadł i powinien z roboty wylecieć od razu, jak to w ogóle wymyślił. Nie wiem, powiem ci, że jak ja w ogóle zobaczyłem, jak to wygląda, ja się złapałem za głowę, bo tak żebyście mieli świadomość, co się dzieje. Zabieramy z tytułu coś ikonicznego. Coś, co jest może nie podstawą rozgrywki, bo podstawą rozgrywki jest walka, ale jest czymś, co było zawsze, co było dobrze robione, co świeciło triumf, co było smaczkiem pod koniec walki, co zawsze było takim znakiem rozpoznawczym Mortala, czyli Fatality. Po czym dajemy każdemu możliwość zrobienia własnego Fatality i to wyglądało tak, że jakby dołączało się do łańcuszka kolejne zagrania, czyli wyrwanie ręki, wyrwanie nogi i tak dalej, tak żebyście rozumieli koncepcję. O, siema ziomek. I każdy miał to samo Fatality tak naprawdę, nie? To tak. Nie było w ogóle w żaden sposób zróżnicowane pod kątem postaci, tylko wszyscy mieli to samo, znaczy... To samo, które sam sobie tam wymyśliłeś, tak? To Fatality. To było w ogóle, stary, to było dla mnie tak złe i tak z dupy w ogóle pomysł, że ja po prostu, jak ten jeden element sprawił, że ja tą grę totalnie znienawidziłem. Bardzo było krytykowane. Faktycznie, tam ilość postaci robi wrażenie i sama oprawa też nie jest najgorsza i chyba z tych wszystkich faktycznie najlepsza. Jest bardzo dużo aren, które też powracają takie klasyczne, znane areny i to też jest według mnie spoko. Jest świetne intro, które tak naprawdę to intro widzimy w czasie rzeczywistym w ostatnim Mortal Kombat 1, bo tak naprawdę tak. Mortal Kombat 1 kończy się Armagedonem, co też jest według mnie mega fajnym smaczkiem. Tak. Natomiast tutaj mieliśmy to w formie fajnego filmiku. Jest krypta, powróciła, jest nadal ta krypta chyba najlepsza z tych wszystkich trzech części, w mojej opinii. Mamy ten tryb Conquest, który jest jeszcze bardziej rozbudowany i też nie jest najgorszy. Ale słuchajcie, no zabrakło tego najbardziej ikonicznego elementu serii, co w mojej opinii całkowicie przekreśliło tą grę, nie? Jak najbardziej, wiesz co? Jak dla mnie postaci... Cerki. Jak dla mnie postaci w tej części było aż nadto, jakby to już było troszeczkę... Dużo było, nie? Tak, to jest... 62 postacie, no to jest... 62 jest w standardzie, plus jeszcze tam są chyba dwa sloty na odblokowanie rzeczy, więc... Za dużo, naprawdę, jeżeli chodzi, no, jeżeli komuś pasuje luz, ewidentnie wciąż dało się bawić fajnie, wciąż dało się bawić naprawdę dobrze przy tej części. Ja chciałem dorzucić 3 grosze do Conquesta, bo Conquest był zrealizowany jeszcze lepiej niż w poprzedniej części. Był dobry. Tak, i oni w ogóle, jakby pal licho fabułę, bo tam żeśmy kierowali, jak on się nazywał, Taven, czy jakoś tak, który chciał pokonać swojego... Można było walczyć, nie? Bo tak. Tego Tavena można było odblokować. I on chciał
zabić, czy tam pokonać swojego brata. To był Taven i Dagon, czy jakoś tak. I Tavena można było odblokować. Natomiast generalnie Mortal Kombat Conquest Mode to było super. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Mogliśmy to traktować jako zupełnie odrębny gdzieś tam tryb i bawić się naprawdę świetnie. Do tego dorzucili nam jeszcze coś, co widzieliśmy w kilku bijatykach i co ja co jakiś czas słyszę, że ludzie chcą powrotu tego rodzaju moda, czyli Create a Fighter. Bo tak to się nazywało w Mortalu, czyli tworzenie własnych zawodników. I widzieliśmy to w innych bijatykach również. Tekken też w kilku częściach to miał, Street Fighter też miał takie podrygi, więc nie jest to nowość. Natomiast nie wiem, ja mam mieszane uczucia do tego. Ja rozumiem, czemu to się ludziom podoba, bo zazwyczaj to trafia dużo bardziej do graczy casualowych, nie zawsze, ale zazwyczaj, żeby było jasne. Natomiast na dłuższą metę, jeżeli chcemy grać gdzieś tam powiedzmy kompetytywnie, no to raczej chcemy faktycznie zobaczyć te postaci, które są brane pod uwagę w rozgrywkach, w turniejach, nauczyć się innych postaci, nauczyć się zagrań i iść w tą stronę. Natomiast zazwyczaj casualowo tworzenie własnych postaci, o, Soul Calibur przecież, no choćby. Tutaj można wziąć na tapet. Był zrobiony naprawdę fajnie, ale wydaje mi się, że wiem, czego ty tutaj nie lubiłeś. Czyli, jak to się nazywało? Motor Kombat. Tak, Motor Kombat. Dokładnie. No. Chryste panie, ale wiesz co? Ja powiem ci, ja jestem casualowym graczem, ja się ogólnie tak oceniam jako casualowy gracz w bijatyki, ale ja stary nienawidzę w grach przebieranej. Nienawidzę tego w każdym Mortal Kombat, znaczy nie w każdym, w Tekenie potem, a chyba od piątki to było, czy tam od te jakieś kapelusze, te jakieś prysznice na głowę, tak. Ja po prostu tego tak nienawidzę, stary. Mnie też to nie tak jestem fanem. Lubię grać postaciami, które zostały zaprojektowane przez deweloperów. Jakby ja ogólnie jestem tak mam absurdalnie podkręconą tą moją taką nienawiść do tworzenia własnych postaci. Takim purystą jesteś. Gier, to? Takim purystą jesteś mocnym. Tak, że w większości gier, jeżeli masz kreator, ja gram tą najbardziej defaultową postacią. Jak jest kreator, wystarkuje pierwsza postać, pyk, jedziemy dalej. Tak było w Mass Effectie, nie? Ja nie chciałem grać sobą, ja chciałem grać tym komandorem Shepardem, który był na okładce, czyli tym najbardziej defaultowym, nie? I ono na początku się pojawia, nie? No więc pyk i gram tym defaultowym. I ja nienawidzę tego, nienawidzę tworzyć własnych postaci, strasznie mnie to irytuje, nie wiem dlaczego. Wiele ludzi lubi siebie na przykład tworzyć, grasz sobą, jest tak, fajnie. Tak. A mnie to strasznie, strasznie... Ja powiem ci, że zawsze jeżeli jakiś wchodzi defaultowy, to ja już nim gram, nie? Ja już tego nie zmieniam, nie? Tak, to jest w ogóle taka mała ciekawostka o mnie. Trochę cię rozumiem, wiesz? Trochę cię rozumiem, bo ja mam może nie tak mocno jak ty, bo u mnie to będzie zależne od gatunku, ale dużo bardziej będzie zależne od tego, czy ja tą postać w ogóle widzę, bo jeżeli gramy w RPGa i... Okej, Soulsy może nie mają jakoś bardzo rozbudowanego tego kreatora postaci, ale ogólnie w Souls-like'ach to się zdarza. Albo w innych grach, gdzie mamy, nie wiem, typu RPG i możemy, mamy bardzo rozbudowany kreator postaci, ludzie się jarają, pokazują filmy, co ja nie zrobiłem, czego nie zrobiłem, no po czym i tak zakładasz hełm, zbroję i idziesz. Ja olewam to naprawdę z góry na dół. Zazwyczaj u mnie kończy się na tym, żeby zrobić srebrne włosy i ten, i kitkę, kurde, z tyłu. Szczególnie jeżeli to jest postać, nie wiem, która wygląda jak, że ma pochodzenie azjatyckie, to jakby ideolo. To są zazwyczaj trzy kliknięcia, mi to wystarcza, no to i tak później narzucam hełm. Mam to gdzieś. Ale wiesz co, to jest... Na przykład ja w grach RPG mi nie przeszkadza, że moja postać nosi co chwila, zmienia inną zbroję albo zmienia inną, ale jest to w ten sposób powiązane z samym gameplayem i mechaniką. Tak? Jasne, natomiast dokładnie. W Tekenie, to czy masz kapelutek różowy czy czerwony z piórkiem, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak? No nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, tak? Nie wpływa to na nic, dlatego mnie to strasznie irytują takie... Chociaż przypomniała mi się taka jedna rzecz. Generalnie w Tekenie niespecjalnie. Tekken ma jakby jeżeli weźmiemy mechanikę gameplayową, nie najgorzej to rozwiązane. Co prawda może to wyglądać głupio, absurdalnie. W Tekenie znajdziemy kilka rzeczy customowych, na przykład pistolet, którego tam postać może użyć i strzelić, nie wiem, kij baseballowy, który może uderzyć. To jest bardzo wolne i jakby nawet już na średnio wysokim poziomie praktycznie nieużywalne, bo zazwyczaj wystawiasz się na bardzo dużą karę, ale przypomniałem sobie o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o customy i ja po prostu, ja już się cieszę, jak ja ci to kiedyś tam pokażę,
albo nawet po nagraniu, jak ci wyślę filmik z tego, bo ja po prostu, ja już czuję radość, kiedy widzę twój gniew, o to mi chodzi. Jeżeli weźmiemy sobie ostatniego Soul Calibura i zobaczysz, co tam się dało robić w kustomizacji, którą, to jest idiotyczna, żeby było jasne, to jest jedna z najbardziej idiotycznych decyzji dewelopera, którą można podjąć. Uznali, że możesz stworzyć własną postać i grać nią online, w trybie rankingowym. I stary, jesteś w stanie na postać nanieść kwadrat, który będzie wielkości twojej postaci, więc de facto masz model postaci w środku, ale ty nie widzisz przeciwnika, ty widzisz kwadrat, więc nie masz zielonego pojęcia, jakie ciosy są wykonywane, nie wiesz, co on robi i tak dalej, tak? Więc debilizm, skrajny debilizm. Ja ci to wyślę za niedługo. Ale no to faktycznie, no to w ogóle masakra, nie? No ale wracając do Mortal Kombat Armageddon, ja tutaj dorzucę moje kilka słów prywatnych. Mówiłem o tej edycji kolekcjonerskiej ostatnio Deadly Alliance, Deception. I tutaj Armageddon też dostał edycję kolekcjonerską, tylko że tym razem dostaliśmy cztery różne steelbooki w wersji na PlayStation 2. Poprzednio były na Xboxa, przy Deception tutaj były na PlayStation 2. Różnica była taka, że każdy steelbook był poświęcony innym postaciom, tam był Johnny Cage, Goro, Shang Tsung, Sindel, Kano, Sonya i ostatni steelbook był z logiem Mortal Kombat. W każdym z nich też była tam płyta dodatkowa, no i była też taka specjalna, nie wiem co to jest, gówno na jakiejś przezroczystej folii, logo, tam to co było na okładce, tylko na przezroczystej folii. Ale to też jest ciekawa rzecz, bo steelbooki były cztery, ale problem był taki, że każdy z tych steelbooków był sprzedawany w innym sklepie. Więc to nie było tak, że mogłeś sobie wybrać, tylko na przykład w GameStopie sprzedawali taki, w Walmarcie inny i tam gdzieś jeszcze inny, nie? Także jak chciałeś mieć cztery, no to też musiałeś nie dość, że kupić cztery wersje, to jeszcze musiałeś je kupić w różnych sklepach. Ale to też taka mała ciekawostka, tak? Że w sumie też takie rzeczy właśnie odchodziły w tamtym czasie, jeżeli chodzi o Mortal Kombat. No a powiedzmy sobie szczerze, Mortal Kombat Armageddon, on był bardzo mocno promowany głównie ilością wojowników. Tak. I to troszkę rozbudzało wyobraźnię, bo w zasadzie nie miało znaczenia, kogo lubisz, i tak ta postać była. I tak była ta postać była. W Armageddon, mogłeś nią grać. Także oni tutaj, znaczy wydaje mi się, że oni dobrze próbowali tutaj to ograć, tak? Zrobić takie podsumowanie. Natomiast jeszcze rozmawialiśmy o tym Motor Combat, no to jest właśnie kolejny przykład po cholerę. Tak, Super Deformed, na to się mówiło. Nie wiem, czy jeszcze się używa tego zwrotu, ale... No potem były wiadomo, że są jeszcze te Mario Karty i te inne tam tak właśnie na podobnej zasadzie, ale to po prostu było koszmarne, nie? Ja też w ogóle nie rozumiałem, po co to w ogóle... Ale są ludzie, którzy niesamowicie to lubią, słuchaj. No ja nie należałem do nich. Podejrzewam, że pod tym filmem też będą oburzeni. No to zajebiste, nie? No ale co ty mówisz? Nie umiesz, kurde. Po prostu nie potrafiłeś jeździć, kurde. I dlatego, żeby było jasne. Tak, może nie. Słuchaj, żeby było jasne. Bo nie grałem w to. Ja lubię wyścigi, nie wiem, Crash Team Racing, niech będzie dla przykładu. Uwielbiam, tak? Są tryby kartingowe, gdzie gra mi się fenomenalnie, gra mi się świetnie. Nie wiem, w Mortal Kombat jakoś to dla mnie ssało, po prostu. Nie podobało mi się to, nie pasowało mi. Ja, jeżeli komuś się podobało, to luz, okej. Okay. Jeżeli będziecie chcieli nas za to zmieszać złotem, to też fajnie i nie ma najmniejszego problemu. Komentarze oczywiście są wasze, więc niech krew spływa po waszych palcach i klawiaturach, bawcie się dobrze. Okej, okay, co nie? Tyle. Ja ze smaczków mogę dodać dwie rzeczy, czyli Mit w końcu pojawia się jako grywalna postać, ma miejsce na ekranie wyboru postaci i po tych wszystkich latach Rain również, także książę Purple Rain Prince wchodzi jako grywalna postać, jest na ekranie wyboru postaci, można brać, można korzystać, no jest na pewno troszkę bardziej zbalansowane niż to miało miejsce wcześniej. Więc jego historia od mema po faktycznie dobrą grywalną postać dobiegła gdzieś tam końca i później już do tego roostera trafił. Nie w każdej części później się chyba pojawiał, ale później w częściach już jest. Ja tak patrzę sobie na oceny tego Mortal Kombat, czy moje jakby przypuszczenia, ale oceny są bardzo, bardzo spolaryzowane. Od 5 na 10 po, wiesz, 8 na 10, czy tam tak. 9 na 10. Poprzednia część miała dużo lepszą średnią.
bardzo zróżnicowane są te oceny, ale to też koniec końców chyba, tak mi się wydaje, że gra sprawiła to, że Mortal Kombat na kilka dobrych lat zahibernuje. Mm-hmm. No, pomiędzy jeszcze oczywiście rebootem pojawi się jeszcze jedna gra, ale to sobie już opowiemy o niej chyba w kolejnym podcaście, bo to będzie kolejna generacja. Wejdziemy na kolejną generację już, nie? Wiem, że ty jej nienawidzisz, tej gry, ja uważam, że jest... Ja powiem to, co było normalnie w takich momentach, tak? Gdyby Mortal Kombat był rodziną, no to o kolejnej części to jest wujek, o którym się nigdy nie wspomina. Zresztą tak samo jest z Mortal Kombat 4, to powinno się wyrzucić, spalić, a ludziom wymazać pamięć w ogóle, że to istniało. Może świat byłby odrobinę piękniejszy, ale tak. No to pogadamy o tym. Bo ja uważam, że to nie była taka najgorsza rzecz jeszcze, jaka tam się mogła zdarzyć. No nie gorszy był Mortal 4 i Special Forces. O czym powiedziałeś? Był czwórka i Special Forces. A, no tak. Także zobaczymy. No ja uważam, że to nie było aż takie jeszcze najgorsze, że tam coś próbowano nowego. I podejrzewam, że to raczej ten taki crossover był troszkę po to, żeby przypomnieć sobie o Mortal Kombat i trochę go z tego dołka wyciągnąć, wiesz, bo tam już po tym Armagedonie to już było źle. To był Armagedon, chyba. Armagedon właśnie chyba też chyba dla deweloperów to był też Armagedon, nie? O czym zresztą będziemy mówić w kolejnym podcaście, tak. Bo versus DC Universe to będzie gwóźdź do trumny, po czym chłopaki się odrodzą, tak? To jest ciekawe, no bo niewiele zostanie zmienione, jeżeli chodzi o ekipę, zostanie zmieniona nazwa, pojawią się bracia Warner również, ale o tym myślę, że będziemy mogli sobie spokojnie właśnie przy okazji kolejnego podcastu porozmawiać i wprowadzić was w to, jak od upadku, bo myślę, że to jest dokładnie to. To jest dla mnie dzisiejszy podcast, to jest opowiadanie o najgorszym okresie serii. Pierwszy podcast to była złota era. Oni szli jak przecinak do przodu, cudowne lata. Teraz mamy tak zwane Dark Ages, to jest, jak dla mnie, to jest okres średniowiecza dla Midwaya, tak, gdzie próbowali, nie szło im, ja cały czas jestem zdania, że oni nie potrafili zrobić naprawdę dobre bijatyki 3D, no nie ogarniali tego. I chyba dlatego właśnie później wrócili tam, gdzie wrócili. Za to kolejny podcast to jest powrót do chwały, to jest powrót do glorii, gdzie no jest fenomenalnie. Jest naprawdę super. Jestem ogromnym fanem tego, co będzie działo się w kolejnym podcaście, tego, co dzieje się od paru lat z Netherrealm Studio, bo jest w co grać, gra się naprawdę fajnie i nic tylko łapać pada. Co prawda najnowsza część, ale o tym myślę w kolejnym podcaście, ma troszkę mieszanych opinii, natomiast myślę, że NRS doszlifuje i jak zrobi znany dla siebie reset, bo NRS od lat robi to samo, czyli co najmniej dwa razy w ciągu trybu życia swojej bijatyki musi zrobić patcha, który resetuje bijatykę, resetuje balans, umiejętności i tier listę. Pewnie zrobią to samo i wyprostują też najnowszego Mortala, że będzie dobrze. No i tym miłym akcentem, ja tutaj już nic nie dodam, myślę, że wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem już w tym podcaście. Będzie jeszcze trzecia część, jak się domyślacie, chyba ostatnia, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o Mortal Kombat, i na tym zamkniemy. Nie będziemy męczyć filmów jeszcze, bo już o filmach żeśmy omawiali kiedy... Ale nie wspomnieliśmy o najnowszym filmie Mortala, to ja tylko powiem, trzy grosze. Bardzo niewykorzystany potencjał, pierwsza walka super, reszta dno, aktor, który grał Kano, zagrał najlepiej ze wszystkich, miał najgorszej napisaną rolę, zrobili z niego wieśniaka i worek do bicia, bo wygrał tylko jedną walkę, którą nawet nie można do końca nazwać walką, reszta to bzdura i scenariusz, który kurde pisał pijany student prawa albo europeistyki, nie wiem, jakby kpina, żart do śmieci. Czyli Bart poleca. Bardzo. Dobra, słuchajcie, to tyle. To był kolejny odcinek podcastu. Kolejny raz spotkaliśmy się, żeby pogadać o Mortal Kombat. Przed nami jeszcze jeden odcinek. Ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski. Czasami nazywany Krzysztofem Krawczykiem albo 20 innymi tysiącami Krzysztofów. Krzysztofami. Tak jest. A ja nazywam się Bartek Bart Jakubczyk. A to był kolejny odcinek Gralogów, podcastu z najgorszą nazwą po tej stronie galaktyki. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.